Dobra, wchodzimy, nawet nie ma się co, nie ma co. Witajcie wszyscy, wiecie o co chodzi. Ja jestem Fox, to jest Hell Let Loose. Razem z ekipą, to jest Ciastek Robiący Hosta. Razem z ekipą LCMC idziemy na wojnę. Dzisiaj jest nas piątka, jest Cezary, Crazy Bobo, Dax i Kriob ze mną. I są też ciekawostki. Dobrze. Okej, no to ciekawostka dla pana Kryba. Okej. Dzisiaj rozmawiamy o złocie. Dzisiaj jest piątek, więc ciekawostki będą o złocie. Pierwsza ciekawostka o złocie. Wiecie, że złoto jest jedynie metalem o takim żółtym lub złotawym odcieniu. Wszystkie inne metale mają zbliżone odcienie tylko i wyłącznie, jeśli ulegną
reakcji chemicznej. Pod tym względem złoto jest unikalne. Ono ma defaultowo taki odcień, więc bardzo ciekawe. Serwer... W serwerach? No tak jest. No, 90 ludzi na serwerze, a tu nieco niżej 9. Smoki też lubią złoto, rzeczy samej. Ciastek, a ciastek też jest ciekawostka. To jak o złocie, to czekajcie. Zaraz. Tu jest jeden taki Exodus się nazywa. 75 osób jest na nim. Proszę sobie wyobrazić, na pewno wiecie, że złoto ma tam różne... Inaczej, zawartość, ilość złota zawartego w różnych stopach jest mieszana w karatach. Jak się bije złote monety, to jest ustawiona taka jakby uniwersalna miara. Standardem do bicia złotych monet jest stop 22-karatowy. Czyste złoto to 24 karaty, monety bije się z 22-karatowego złota. 18-karatowe złoto zawiera go tylko 75% i tak dalej, i tak dalej. No. Dobra, przydałoby się wybrać jakiś serwer. Okej, pany, co my tu mamy? No właśnie mówiłem, że może ten Exodus, bo jest 75 osób na nim. Exodus Special Event? Nie, hashtag 1 Exodus. Okej, no, jest, 82 już. Możemy po prostu tak, hashtag 1 Exodus, albo tam ext clan coś tam, all welcome. No tak, all welcome, to wchodźmy. No i ping jest w miarę mały, nie? No. Ta był nieco wyżej Polski, 92 osoby. Tak, tylko że właśnie z tym polskim jest tak, że on jest prawie zawsze full. To jest ten pewnie Heledus Poland. A wiesz, co ja ci jeszcze, Fox, powiem co ciekawostkę na temat złota. Dajesz. Że złoto ma bardzo niską rezystancję, jeżeli chodzi o prąd. Tak, zgadza się, jest bardzo dobrym przewodnikiem. No. Oraz ja mam jeszcze jedną ciekawostkę o złocie. Wszyscy mamy go za mało. Tak. Dobra, widzę, że tutaj chyba trzeba będzie na ten, do Niemców wskoczyć. Chociaż nie, równa się w zasadzie. Do Niemców? No nie, gdzie chcecie. Wiesz, to Stany. Jest Utah Beach, więc... Okej, no to Stany. Przepraszam. Tak, Stany, no to musimy poczekać, klikam. Bo widzę, że jest... Klikam. No właśnie, ja też klikam. Klikam. Będziemy sobie teraz klikać na Stany. Klikam symulator. Smoki lubią złoto, lisy lubią złoto, wszyscy lubią złoto. Bo co to nam da, że wejdziemy w Niemcy, jak i tak wszyscy nie wejdziemy. O, Jezu, kurde, ale mi ktoś ukradł. Jezu, stało się. Już wiemy kto, już wiemy kto. O, jest. Znowu, samo, nie, ja tu klikam. A teraz musimy poczekać, żeby została założona drużyna. Ale widzisz, kto jest naszym komanderem? O kurde! To ja jednak on żyje? Wakanda? Słuchaj, nie spoiluj. Niech nie będę spoilować, nie. Jak to jest Steve? Nie. Podobnie, ale nie. O kurwa, Stalin the Pope. Wow. Nie, pięknie. To nie możemy przegrać. Dobra, i jeszcze mamy drużynę Love. Słuchajcie, mam drużynę Love. Okay, wysłałem ci ten. Ja też. Great. Ty co, inżynier czy support? Czekajcie, jak to wygląda w ogóle sytuacja na mapie? Co tu się dzieje? Kaplica jest zdobyta. Czy mi potrzebny? No tak, przydałby się support. Ktoś by się przydał ze skrzynką. Ja dopójdę supportem. Dobra. Czy ma kamień? Nie wiem. Czy ma sierp? Ja na pewno. Ja skoczę Rifflemana, to sobie go podleveluję. Nieźle tu rządzą. No. I słyszę w ogóle, że się komunikują, więc jest dobrze. No na środku przy kaplicy. 5G. 5G? Dobra, to ja nie mam pojęcia kim. 5G. Wiesz co, wybierz kogo, wiesz, i tak musisz się oswoić na razie z tym, jak to działa, no. Więc wybierz sobie kogo tam uważasz za słuszny. Rifflemana możesz wziąć. Na początek. Automatic czy normalny? Może wziąć, jaki ci chcesz. Automatic możesz wziąć, bo akurat u Amerykanów on ma taki fajny karabin, on ma bara, więc dosyć celny jest. Fajny ten karabinek. I jak klikniesz na mapie na punkt G5, to tam się i klikniesz na odrodzenie, to się powinieneś odrodzić na tym punkcie. Pojawiłem się i ktoś mnie zabił. Misklik. To było interesujące. Mamy tu kolaboranta niemieckiego. No tak wygląda.
Spróbuj jeszcze raz. A teraz my. Brakuje tutaj tego Soula jako no, antitank. No. Tak. Dwa samce jako karabinier. Tak, a dwa samce coś tam mówił, że chyba miał być. Dobra, skoro mamy inżyniera, to może pójdziemy właśnie jakoś tak... Ej, od razu? Bobo, trzymamy się dowódcy. Tu gdzieś pójdziemy może i po prostu spróbujemy zrobić tam punkt odrodzenia. Hej, hakerku, dzień dobry, dobry wieczór. Jak tam Cezary? Co? Jak tam się wbijasz? Jestem. A nie widzę cię. A, jest. Oczywiście. Czekajcie, bo coś tam Stalin muszę założyć. Stalin coś pingował, że tu podobno wróg jest, o tu. Jest jakaś wioska, jakieś domki. Może spróbujmy, zobaczmy, czy tam w ogóle nie ma kogoś. Imposter, tak, to jest imposter, dokładnie. Ludzie się za bardzo w Among Us nagrali i teraz, kurde... Próbują tu zabijać we własnych drużynach. Są, widzę ich, dostałem w głowę. O kurwa, to niedobrze. Czekajcie, ja tam dojdę do tych belek i... O, shit! Nie, a ja nic nie widzę. To ja się cofnę chwilę, czekajcie. Ja tu muszę nam zrobić ten... radiostację. Wow, strzela ktoś do mnie. Poddawać się? Jeżeli zginąłeś, to tak, to proponuję się poddać, ja ci zaraz złożę. Nie, jeżeli żyjesz, to żyj. Żyj i zabijaj. Ja leżę. No właśnie, jak leży, to nie bardzo. Poddaj się, opcja. Tak, to jak się poddasz, to zrobiłem punkt taki odradzenia nasz drużynowy tutaj teraz na F5. Możesz się odrodzić bliżej po prostu. A my zobaczymy, gdzie są te chuje. No właśnie, kurde, próbuję ich wypatrzeć. Oni tam od drogi idą, tam jest takie przejście i oni tam stali. Nie zdążyłem spingować, bo głowę dostałem. Okej. Wow. Dobra, dostałem w plecy. Ja też, i to było tak mniej więcej od lewej strony. No to trudno, od prawej znaczy się, od prawej. Po prawej od punktu, który rozłożyłem byli. Hej, siado! Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Witamy. Widziałem go pierwszy, strzeliłem pierwszy. Ale on cię on trafił pierwszy i to było najważniejsze. Zabił mnie pierwszy. Tak, okej. Czyli musimy jeszcze raz się odrodzić. To naszego punktu nie ma. G5 tam. Oni na czapą. No widzę właśnie, że tutaj są dwa punkty zagrożone. Spróbujmy się podczołgać bliżej, podbiec. A, nie masz internetu, to przykro słyszeć, ale miło, że wpadłeś się przywitać. Witamy cię jak najbardziej serdecznie. Dotarło do mnie, że się właśnie nie połączyło mi się coś tutaj. Jeśli tak jak szliśmy pierwszym razem, to wejdziecie im na plecy. Ale już to ktoś strzela, albo nie? No jest ostro, chciałbym... Wow, dostałem po plecach. Okej, po plecach. Tak. Okej, rozejrzyjmy się tu, bo tu się... Są. Jest ten... Punkt pokazuje, że jest zagrożony. Bo tu kurwa koleś jest, tylko... Ja nie wiem gdzie. Za nami. Jezu, jak to było ostro. W każdym razie powodzenia, Shadow. Dzięki jeszcze raz i tobie też miłego weekendu jak najbardziej. Widzę, że giną. Tu gdzieś jest... Jakiś typ. Oni tu są na punkcie zaraz za płotem, kurwa. A to był granat jeszcze by było śmieszniej, tak? A to się jakieś jaja dzieją. Cyk. Stryktronik. Okej, już wszystko podłączone. Tak jakbyś powinno. Zagrożone. Gdzie on ja jest? Mam ich strzelać. Przecież jeszcze próbuję. Grandzi? No właśnie nie wiem. Dobra, czekajcie, bo to coś mi tu śmierdzi. Bo przeszedłem cały płot dookoła i nikogo nie widziałem. Dalej słyszę z tyłu coś leci. Tak jakby z tych bunkrów, kurwa, tam gdzie jest ta antena. Tak. Jaka antena? Kurwa. Jest taki bunkier z anteną, zaraz za naszymi plecami jak się odradzamy. I tam, stamtąd idą strzały. Dobra, nie, ja się poddaję. Dostałem od kierunku z czapą. O kurde, nie udało mi się. Okej,
Mówisz Kowson, a czemu? Co się? Właśnie zastanawiam się teraz odrodzić, bo na czapel chyba się no, nie da nawet. Tu jest ten jest bunkier. Jest garnizonowy, ale jest pod tym, pod enemy nearby. No właśnie, tam bym nie szedł. A urodziny masz? Uuu, to panie. To po pierwsze wszystkiego najlepszego. Po drugie, współczuję twojej wątrobie. Po trzecie, baw się dobrze. Postawimy. A nie, ty nie masz. Czekaj, jeszcze spróbujemy... Ja spróbuję od razu dać, kurde, chycnąć gdzieś i uciec. I postawić nam punkt. O, jeszcze fuck. Artyleria zaczęła nas tutaj ruchać. Uciec stamtąd. Chyba z bunkru strzela jednak, bo próbowałem się tam dostać i dostałem kulkę. Tak. Właśnie tam siedzą. Dlatego... Skąd ja dostałem głowę? Właśnie dobre pytanie, skąd ty dostałeś, bo jestem zaraz za tobą. A nawet nie wiem skąd. Tu się dzieją dziwne rzeczy. Na chapel jest ten punkt. Bo to ten dobrze. Tutaj nam zdjęli. Tak. Cheers mate. Aaaa. Fuck. Akurat zdjąc poszło to... No. Mniej medyka, który mnie odradzał. Już widzę skąd idą. Ale czekaj, bo to był kurwa dźwięk amerykańskiego karabinu. Jakby znowu tu jakiś team kill dostałem, to się wkurwie. G5 już nie ma tego, musimy się od razu... Tak, oni nas tutaj... Oni nas tutaj po prostu ostro rżną. Patrz, i nasz komander zrzuca supplies właśnie tam, gdzie jest przeciwnik. Co ono, szajbiał? W każdym razie musimy tam wrócić. Nie no, kurwa, teraz to się zdenerwuje. Tu też nas zdejmują zaraz po odrodzeniu praktycznie. No, ja zdążyłem uciec. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja pierdolę odradzenie w tych miejscach. Czołem, Tomku. Pobiegniemy inaczej może. Ale z drugiej strony od plaży jest tak daleko. Nie wiem. Ale pobiegnijmy od plaży. Za mało punktów odradzenia jest w ogóle po drodze. Ja będę biegł od plaży i spróbuję po drodze nam tutaj gdzieś ustawić, jak jest La Madeleine, tu gdzie jest właśnie ta... Tam już widzę, bo biega po tym bunkrze, to ja tam spróbuję się do niego dobić. Po drodze będę stawiał nam punkty odradzania i tam się gdzieś... Tam ale lepsze, że nikogo na artylerii nie mamy. No nie mamy, właśnie wszystkie działa są puste. Nie, Tomek, to nie tu, znaczy... Normalnie... Jakby co, jestem za tobą, Fok. Cię nie powstrzymywał, żeby naganiać ludzi, żeby mi w czu robili wpłaty, ale może nie dzisiaj. Jakby może co, możemy dzisiaj jest... gdzieś po drodze zrzucić ogólną. Tak zrobimy właśnie, bo tam zrzucili zasoby. Dzisiaj jest szczytny cel i dzisiaj wpłaty idą gdzie indziej. Ale o tym później. Jak już będziemy kończyć, to powiem wam, co trzeba zrobić. Powiem wam wszystkim, o co chodzi. Maybe he moved. I don't know. He killed me. Teraz się odpala. Jeżeli rozumiem, to teraz się odpala Jeraja na wspólnym kanale, a po Jeraju odpala się Magnus. Z północy z M, po twojej lewej. Stamtąd od strony naszej bazy. Od E. Dobra, ja już dobiegam trochę bliżej, zaraz tu rzucę jakiś ten. Tam są wciąż zasoby w takim domku. Ja potrzebuję, żebyśmy się tam dostali właśnie i tam wybudowali. O kurwa! Cezary, on jest po drugiej stronie tego... Tego spoko. Tej rzeczy. Poszumkowali mnie i tak. Aha, ouch. Dobra. Dobra, zrobię redeploy. Tak, może być. Teraz spróbujemy właśnie tutaj. Kurde. Mówi, że strzelają tam. Tak. To ten, Bobo, odpowiedz ogniem. Kurwa, ty żołnierze. Strzelaj we wszystko, co się rusza. Co masz w rękach? Czy to jest wiadro? Tu mi się coś nie podoba, tu w tym bunkrze. Może tam podejdziemy, zobaczymy. Oni właśnie od tamtej strony szli, wiesz? Oni tam leżą przy tej rzece. Dlatego spróbujmy na nich naskoczyć, Kurde. Na słuchajcie, na czacie oficerskim też kurwa krzyczą, oj krzyczą. Podejrzewają cheaterów, bo już one fucking bullet, coś tam. That's impossible.
Ja już od dawna o tym mówię. Wiem, ale akurat w tej konkretnej grze. A my się kryjowo z tobą zgadzamy. Przynajmniej tak. Ja. Czy ja wciąż jestem trochę sceptyczny, ale zaczynam wierzyć w pewne dziwne rzeczy w tej grze, więc... Więc tak, tak. Teraz patrzcie, bo oni tutaj zaraz po prawej stronie za płotem leżeli, jak zginąłem wcześniej. Pingniesz to jakoś tak, żeby mnie widzieli? Ale to tam przy Chapel było. Aha, przy Chapel, czyli dalej tą rzeką. Przy Chapel, dobra. Dalej tą rzeką, więc tu trzeba... Ale trzeba tutaj uważać. Coś mi wibruje i mi się to nie podoba. Mój telefon. Głupi. Gdzieś chciałeś stawiać garnizon. Ale właśnie już tych supplies'ów tam nie ma, zniszczyli je. No dobra, to ja mam ogólnie supplies'y. To zrobimy inaczej. Chodź tutaj do mnie na tą stację nadawania, tutaj gdzie są właśnie te... Ta antena. Tutaj to gdzieś postawimy. Się zastanawiam gdzie... O, tu jest dobre miejsce. Gdzieś tu mi je zrzuć. O, to przy dole. Widzę Niemca. Jest, no jest w tym, w okopie przy was. Kurwa, i jeszcze jednego zdjąłem przy bunkrze. Oni tu są, rozejrzyjcie się tutaj. W bunkrze był jebany. Widzę szkopa. Kurwa, o kurwa. Sorry, Fox, wyskoczyłeś mi. Jest. Panowie, pomaga. Sorry, Fox, sorry. Spoko. To kryjob, zrzuć te... supplies'y. A ja zaraz dobiegnę. Ktoś mi tu strzela. To właśnie, to jeszcze upewnijcie się, że teren jest czysty, że tak powiem. Coś mi tu green screena nie doświetla. Sam nie wiem, czy ciemniej, lub nie. Kamera dziwnie działa. No, nie, chyba nie jest czyst. Okej, więc... Ktoś tutaj zginął? Tak, to ja. Tam. Tak, teren wygląda czysto, a potem... czapa. Teren czysty i puszysty. Okej, biegnę. Już do was lecę. Biegnę. Dobra, bunkry chyba są czyste, nikogo nie słyszę, nie słyszę strzał. Wychyl główkę. A potem... Wychylałem. Wiecie, to trzeba tak, że na kiju od miotły hełm się mocuje i wiesz, delikatnie. O, zatopione pola mamy, dobra. Ja i tak jestem zdania, że tutaj powinniśmy mieć punkt, więc go tutaj wybuduję. Super, myślę, że przysłużyliśmy się ku chwale całej drużyny, idziemy do przodu. Ku chwale ojczyzny. Tyż. Ale patrz, kaplica jest dalej mocno atakowana, więc... Oni to zaraz będą odbijać. Nie, kaplicy nie odbiją teraz. Muszą odbić tamten punkt pierwszy. A racja. No ale tak czy owak, trzeba tam wyczyścić temat. Także zapraszam na kaplicę i spróbujemy wyczyścić tam Niemców. Słyszę strzelanie, zdecydowanie. Między kaplicą a wami powinni być, bo z tamtej strony strzelają. Okej, no to oczy i uszy i odbyty szeroko otwarte, ja tutaj nam postawię zaraz ten... Nie, odbyt nie szeroko otwarty, bo... Bo można, bo nie chcę dostać w dupę. Jasne. Hej, siadł, cześć. Dobrze, bardzo dobrze. Campingują. Ej, czekajcie, bo koło nas jest. Koło nas postawiłem punkt przed chwilą i było coś czerwonego. Już zniknęło, ale wydaje mi się, że tu się coś kręci. Ciekawostki siadą, czekaj. Być może tak być. To rozejrzę. A, dostałem głowę. Okej, patrzę. I to chyba od naszego. Aha. Tak, no właśnie dostałeś głowę, gościu krzyknął, got him, go boys. To chyba odjął o ciebie. Okej. Już ci siadł, przeczytam, bo dzisiaj rozmawiamy, jeżeli chodzi o ciekawostki, dzisiaj rozmawiamy o złocie.
proszę ja ciebie. Już ci mówię jakąś złotą ciekawostkę. O, proszę bardzo. Większość złota znalazła się na Ziemi dzięki bombardowaniom złotonośnych meteorytów. Czyli tak naprawdę większość złota na naszej planecie nie powstała tutaj w czasie formowania naszej planety, tylko spadła razem z meteorytami. I to się stało 4 miliardy 300 milionów lat temu. Tak. Także ciekawy temat. Dobra. Jakoś się tu przeczyściło, widzę. O kurde, chyba w złą godzinę powiedziałem. Dobra, myślę, że pójdziemy sobie teraz daleko. Musimy przejść do tego szybowca, jak go widzicie na mapie, i może spróbujemy tam postawić punkt. Ty, aha, bo ty już nie masz skrzynki. No, na mapie. Mórz jest na C6 szybowiec rozbity, ten marker postawiłem. A jest, no widzę. Ale będę właśnie gdzieś tam po drodze postawię nam odradzajkę. Pytanko techniczne, żeby ustawić ten wredny mikrofon, żeby nie ścigał mi tak klawiatury. Ale że w sensie... odradzajkę, to się odrodzę i będzie... Aha, wyłapuje ci klawisze. No, ja mam soft do tego, ja mam soft, który się nazywa Banana Voice Meter i on jest dosyć taki trochę tricky do ustawienia, ale ustawiłem sobie bramkę. Może są prostsze programy, ale musisz generalnie ustawić coś takiego jak noise gate i on ci przestanie wyłapywać rzeczy z otoczenia. Im wyższy noise gate dasz, tym bliżej też będziesz musiał mieć źródło dźwięku, żeby ci je wyłapał. Tak się zastanawiam, bo tu coraz bardziej strzelają, może ja postawię nam jakiś ten... Dobra, zabezpieczmy może to miejsce. Tak mi się wydaje właśnie, żeby się tu rozejrzeć trochę najpierw, chociaż teoretycznie tu powinno być czysto, ale cholera wie. Postaw punkt w kukurydzy i nikt go nie znajdzie. Ale to jest dobry pomysł w zasadzie. Często tak robiłem, ale na razie mam dosyć fajne tam miejsce za żywopłotem postawiłem. To co, odradzać się? Jeśli chcesz, poczekam tu w zasadzie na ciebie. Tam strzelają, więc idźcie do przodu i sprawdźcie, czy jest bezpiecznie przed nami. Polecam się zaszyć tutaj w tych ruinach i może stamtąd kampić. No, lecę właśnie. Przejmują nam zatopione pola w ogóle, więc nie jest dobrze. Nie, już przejmujemy je z powrotem. Dobrze. Czyli jednak jest dobrze. Dobra. W ruinach czysto. Super. Idzie piechota na moim pingu. Okej. No to... No to Cezary masz blisko. Cezary dokładnie masz blisko. Jeden zabity. O, super. To co to za piechota jak jeden? No właśnie nie widzę więcej. Głupi. Dobra, krep się odrodził, to ja tam już do was dołączam powoli. Jednoosobowa armia. No tak, to jest ten, to jest Schwarzenegger jak w Komando grał. A no tak, bo ta gra jest na jego podstawie. Tak, dokładnie. Albo czekaj, jaki był taki przesadzony w chuj film wojenny, bo... Poza nie wiem, kurde, Iron Fury czy... Ej, wiecie, że za nami na kaplicy dalej mamy zagrożony punkt? Co oni tam robią, ochujeli? Wow! Strzelają skądś. Okej. To postawię nam zaraz następny ten. No, they can't capture. O, jest tam. Uważaj, Daxi. Dobra. Za tobą. Jest, widzę go, no. Dobra, nie żyje. Macie już odradzajkę za plecami, jakby ktoś padł? Bo jak wciśniesz kółko na myszce, to pingujesz. Wiem. Ciężko się przyzwyczaić do tego. To jest bardzo, bardzo ważny, że tak powiem, ten... Kulka mi koło głowy przeleciała, więc... To była mu ucha. Mówisz? Wierzę ci. Puma. Nice. Okay, jeszcze raz rzucam marker, że tam idziemy.
Okay, somebody's hitting. Okay, nice. Boomer's down. Oh my god, fucking. Ten komander jest bardzo taki nieokrzesany. Niby dobrze dowodzi, ale co chwilę musi jakieś... Oh my god, someone's coming, oh fuck, it's a tiger. To powiedz mu, żeby nie zajmował linii. Tak, dokładnie, nie blokuj, nie blokuj linii. Jak nie masz nic do powiedzenia. Jak sobie idziemy tą drogą, idziemy, żyjemy? Widziałem ten strzał z bazuki. To było na wszelki wypadek, to? Tak. Dobrze, ktoś się czaił w środku. Dobrze, dobrze. Ja, Cezary, mam amunicję jak coś. Dobrze. Więc krzycz, to będę stawiał skrzynki. Budynek przed nami. Okej, okay. My się tu musimy rozstawić, czyli bym powiedział... Mama, Krybrz dobiega. Dochodzę. Dochodź. Yeah. Dochodzę. Dobrze. Się chwali. No właśnie, a to nie miał być poważny stream dzisiaj? Nie no, pewnie, jest bardzo poważny, jak zawsze. No nie, ale ja się nie strzelałem, a tu czołg stoi, kurwa. Dobra, to rzućmy amunicję, jak to no, tam ma amunicję. Skinąłem. Coś mi tu śmiga. No właśnie, wow. Z czołgu jebią. Bobo przed chwilą zginął. Dobra, biegnę do ciebie, biegnę do wow! Z prawej. No, z prawej coś tam jest. Dostałem. Dobra, stawiam. Z prawej powiadacie. Tam na drodze, bo Cezary zginął tam. Tak, ze strony drogi dostałem. Okej, to ja idę, sprawdzę tą drogę. Ale bardziej z przodu, czy bardziej za nami? Nie, tak jak idziecie. Dobra. To rozejrzyjmy się tu. A ja tu jeszcze plecy będę obczajać jakby co. Okej. To sobie idę czołg zniszczę. To jasne. Be my guest. Tam ktoś może z nim iść jakby. Jest. Znaczy ktoś do mnie sadzi w murek. Wiem. I to z KM-u. Czekaj. Ale nie widzę go. No, zagram tam... jako przynęta. Co w tym, że ja dalej, też ich nie widzę dalej. Granatę rzuć się tam, a nie. Ale nie wiem nawet skąd to strzela gnojek. O? Dobra, rzucam na ślepo granat. Dobra, rzucaj tam są, no, gdzieś tam są. Na pewno tam są. Nice. No to kamikadze będę musiał zrobić chyba. Dobra. Chyba jest czysty. Wow, granat, kurwa granat! Oni są... Gdzie ja jestem, Fox? Okay. Gdzie ja jestem po drugiej stronie tego... tych krzaczków. Czyli po twojej prawej. Okej. Okay. Stamtąd granat wleciał. Widziałem go już, dobra, są tam faktycznie. Są tam faktycznie. Nie zdążyłem uciec. No, ale już widzę gdzie są. Tam w rogu, jak się te dwa żywopłoty spotykałem, tak jakby. Elementarz Jasiek ma. No, punkt mamy dalej broniony, więc nie jest źle. Znaczy... Ile się tu nagle, kurde, narobiło garnizonów. Słuchajcie, po całej drodze są rozsiane, jest aż do samych zatopionych pól. Mamy 4 garnizony na linii frontu praktycznie. Za nami jeszcze Rikon właśnie puścili, popatrzcie na stream, tu pokazuje mi czerwoną kropkę dokładnie na D6 przy drodze. Tu jakiś skurwiel się schował za naszymi plecami. Ja mam plan, ja się odrodzę na naszym punkcie i spróbuję go podnieść. O i też drugi, o i też nasz punkt jest tutaj podczas ten, a wpierdol dostaję. Nie wiem, chyba go zdjąłem. Jeszcze tam pójdę i zobaczę. On jeszcze jeździ? Co, ten czołg dalej żyje? Ta, silnik mu się padł, jedzie. Dobra, ja tam atakuję. Co tam, jak tam? No hej, dwa samce. No bo bardzo dobrze, bardzo dobrze, walczymy. Nie wiem, jakbyś chciał, to się dołącz. Mówisz, no to, no właśnie tak mi ten Rikon tam pokazuje. Dobra, zaraz go tam... Wow, ktoś mi z lewej zdjął.
Twoje, dobra, okej. Okay. Czyli gdzieś za tobą. Nasz punkt jest teraz pod oblężeniem, panowie, więc wróćcie się tam, tak? Bo tam będą... Właśnie ze strony drogi, z tej rzeczki tam zginąłem. Kepsa masz, no to chłopie, to życie jest pięknie, życie jest piękne, jak masz kepsa. Patrzę, na razie czysto. Włażę tutaj do tej rzeki i zobaczymy, co się stanie. Ty, ten garnizon tutaj, co był przy tym już go nie ma. Zginąłem. No, kurwa. To się odradzajcie nie na naszym skąd. Punkcie, na naszym posterunku i tutaj spróbujemy przeczesać tą rzekę, bo tutaj kurwa goście są, kasują nam jeden garnizon po drugim. Może dam radę zrobić im plec. Ginąłem zaraz przy wejściu do tego wraku samolotu. Dobra, tam nie ma. Czyli tak jak ja. Patrz kurde, już jakiś stereo Satan. Juba, jebe mi twoja Mike, coś tam. Hej Mike. Dzięki za suba. 6 miesięcy. Ale chcemy wyrzucić naszego komandira. Panie, 6 miesięcy, jak to w ogóle, jak to szybko zleciało? Dziękuję, bardzo doceniam, jak zawsze, każde wsparcie kanału. I zaraz pewnie dostanę tutaj po prostu klatę. Hej Gabi, pojawiłaś się jednak. Super, cieszę się, że dołączyłaś. Okej, okay, postawię nam tutaj trochę bliżej ten punkt. Mam takie fajne miejsce właściwie. Pewnie tego pożałujemy, ale przeniosłem punkt trochę bliżej. Mamy teraz taki ładny między spalonym pojazdem. Z góry przepraszam. O nie, spoko. Zwróciłem uwagę czołgu na nas. Aha. To przedstawia pewien problem. Subhaj, Jezu, kolekcja ikonek pozbierana od różnych subów. Widzę. Dobra, panowie, idę do was. Rozumiem. Nie no, szanuję. Gabi naprawdę szanuję. Że Maciek z nami przegrał. Dobra, ja tam bliżej Cezarego podejdę. Spróbujemy może tam się jakoś... O. Gdzie jest ten czołg? Tak, by the way. Dobra, już wiem. Na pinku. 250 metrów aż. Nie. Ja dostałem z... praktycznie z pleców po lewej, więc będzie... Wow. Jak się odrodzimy na punkcie naszym, to od razu gdzieś tam wzdłuż tej drogi powinno coś stać. Aha, tym Maćkiem. Ups. Sorry Maciek, sorry. Tak, smaszamy cię może? Mam. Gdzie jesteś? A, widzę cię, no. Tam jeden Maciek w tą stronę. Tak, stał koleś. Już po nim. Bardzo dobrze. Jeden Maciek tą czy w tamtą. Tam a był. Faktycznie jest, leży, widzę, no. Dobra, stawiam. Strzelał do mnie, ale nie ucelował mnie. Zdążyłem się schować i go wypatrzeć. Bardzo dobrze. To czekajcie, bo teraz muszę się zastanowić, bo tu nie ma za bardzo nawet gdzie postawić, kurde. Tracimy punkt. Herbatka, donut czekoladowy, o panie, żeś mi teraz narobił smaka. Ale też mam coś na później, tylko na później. Dobra, Kryop, chodź tu do mnie, zrobimy mały manewr. Postawimy tutaj garnizon. Lecem. Tu myślę, że będzie dobrze gdzieś. Zadzieram kietem. Zadzieraj. No, gdzieś tu właśnie rzuć. O, co zaraz zginąłeś? Wiesz skąd? No tam jak czołg stoi. A, to nie jest pocieszenie. Wow. Zdąży na rakietę strzelić i się odwraca w moim kierunku od razu. A Ciapek coś do ciebie napisał? Ja nawet nie wiem. Okej, okay, widzę piechotę. Ale jesteście daleko ode mnie, to nie będę nawet ten pingował. Nie, spoko, myślę, że nie ma sensu. Mamy dobrze teraz zatopione pola obstawione, bo są z trzech stron garnizony, więc tu powinno być okej. Okay. Można by się było chyba skupić na ataku, tak myślę. No właśnie, kieruję się.
Znowu FPS-y spadają. Czy kurwa zaraz za tym płotkiem przede mną jest czołg? Ej, tu przeleciała mi seria koło głowy. Mnie też. Też ją poczułem. Tak powiew po prostu. Świeżości. A właśnie, Tomek, bo się chwaliłeś, że cmentarz zwierząt dostałeś w lesie. Ale... O kurwa, tam jest Wehrmacht cały przed nami. Dokładnie tam, gdzie pinguje. Jezus Maria, ile ich tam jest. Uuu, nyga. Zabijo. Ale mi tnie. Koleś, właśnie przeczytałem nick kolesia i zastanawiam się, czy mnie kurde Twitch nie zbanuje, bo gość miał bardzo brzydkie nick na N. Takich słów się nie powinno mówić na Twitchu w zasadzie. Koleś następny ma nick Sadness. Tak, sprzed toła jest gdzieś ten czołg, nie? Happy Gorilla. Szedł tam jeden koleś, ale niestety... Chyba tak, chyba tutaj jest na drodze koło mnie, wiesz? Ja na razie sobie Niemców tutaj ściągam z ukrycia. A, no to miło, nie? Dwa samce, chcesz ciekawostkę, wiesz, że tu jest za krzakiem, jeden Niemczech, czy to trafiłem. Wow. A ty jesteś przy mnie? O, okej. Okay. Zik i wróżby. Dobra, zaraz się tym zajmiemy, jak zginę. Tutaj na drogę. Gdzieś widzę... Jest, no. Dobra, nie żyje. Lol, oddajcie mi FPS-y. Mi też, moje też się bo poszły. Bo przecież... Ciężko się celuje przy czymś takim. Nie da się, nie da, no i kurde... O, odwróciły mi FPS-y. O kurde, Cezary, dostałem z drogi. To jest Niemiec chyba. Ty się nie zastanawiaj, tylko strzelaj. No strzeliłem, ale się nie rusza, więc chyba nie żyje. Wow. Dostałem serię, znaczy nie dostałem, ale koło mnie się przetoczyła seria. Stawię nam tutaj ten widołek bliżej. Co mamy? Dwie wróżby i ciekawostkę. Czekajcie, jak się skończy akcja, to zaraz was tutaj obsłużę z tym wszystkim. Wow! Dostałem granatem. Ktoś wie, skąd to bije? Nie wiem. Nie bił. O, już dostałem. Okej. Ale Risty, to wiesz kiedy. Wow, już dostałem. Odrodziłem się na punkcie i dostałem. Okej, okay, dobra, to zróbmy tak. Włączę na chwilę wróżbę. Dobra, czekajcie, zaraz wrócę, bo muszę wszystkich czatowych obsłużyć. Smacznego, Kryop. Dziękuję. Nie mamy punktu. Ale mamy w tym, w Drowned Field. Więc zacznijmy od tej ciekawostki, co dwa samce chciał. Już tutaj się... Dzisiaj rozmawiamy, tak jak mówiłem, o złocie. Więc powiem wam tak. Złoto. Złoto jest metalem nietoksycznym, który może być spożywany przez człowieka. Istnieją restauracje podające potrawy zawierające w swoim składzie złoto. Ja też dodatkowo pamiętam, że była wódka ze złotem. Garnizon, kurwa wroga na moim wodka. Punkcie, pingu. Czekajcie, wyciszę ale może chłopaków. Ale medyk jest potrzebny. Wyciszę może chłopaków na chwilę, bo to się nie uda inaczej. Także jeżeli kiedyś będziecie mieć coś ze złota, pamiętajcie, że zawsze możecie to zjeść. Nalewka ze złotem, no właśnie, no ja pamiętam Goldwasser wodka, coś tam, Geldwasser wodka. Była taka wódka niemiecka właśnie ze złotem. Dobra, teraz wyciągam runy. Dobra, to skoro ty, Aleris, też chcesz ciekawostkę, to zanim ja wygrzebię te runy z worka, to tobie też dam ciekawostkę. Kiedy odkryto sarkofag faraona Tutenchamona i go otwarli, w środku znaleźli, uwaga, w środku sarkofagu Tutenchamona znaleziono półtorej tony złota. Półtorej tony. Egipcjanie, jakby nie patrzeć, mieli rozmach. Okej. Okay. Losujemy runy i już je odczytujemy. Mam nadzieję, że mnie nie wykopią z gry za to. już tutaj wróżymy. Pierwszą wróżbę zdeponowała Gabi, więc Gabi, znasz zasady, pomyśl sobie o czymś, co cię trapi lub pytanie, na które chciałabyś uzyskać jakąś odpowiedź, jakieś tam przewodnictwo i tak dalej. Wyciągnąłem runę, tylko może teraz... O, jest. Więc wyciągnąłeś taką literkę, coś, co wygląda jak literka B. Ktoś mnie wskrzesił. Sekunda. Czyż mate?
więc ta runa to jest Berkana. I Berkana... Kurwa, krzyczą do mnie. Here's... Momencik, chwila, nie dam rady. Krzyczą tu na mnie, kurde. Chwila, zaraz wrócimy do tego. Ale łatwo je podejść z boku. To próbuj nad tym C7, do góry. Też się tam zaraz zobaczymy, co tam widziałem. Tylko tam od razu się kładźcie, bo mogą być. Zaraz wrócimy do wróżenia. Wow. Obiecuję. Gdzie wy w ogóle się pojawiliście ostatnio? C7, teraz się odradzamy. Okej. Okay. Jak zajmujesz się pierdołami, to nie wiesz. No kurde, nie wiem, bo to się ważne rzeczy dzieją, czekaj. Tam są wrogowie, tam są wrogowie! Nie widzę twojego... A dobra, widzę teraz twój ten. Okej, najwyżej zginę, zaraz wracam. Jeszcze, już wracamy, Okej. Cyk. Więc wracając do wróżby Gabi, to jest lustrzane odbicie, więc to jest literka B, oznacza to Berkanę, to jest runa Berkana, bezpośrednio tłumaczy się to na boginię, to jest taka bogini brzozy, wyobraźcie sobie, brzozowa bogini, i kojarzy się ta runa z wzrostem, nowym początkiem, odnową, odrodzeniem się, odrodzeniem duszy, no i proszę sobie wyobrazić, z płodnością jeszcze się kojarzy ta runa, także chyba trafiłem, coś mi się wydaje. Następną wróżbę chciał Tomek, więc Tomku, tobie już losuję tutaj jakąś runkę. Znam tą runę, już było. Tak, Sovilo. Więc dzisiaj Tomek masz runę, która wygląda trochę jak znak elektryka albo Waffen SS, nie wiem. Sovilo to znaczy słońce bezpośrednio. Kojarzy się to z dobrym przewodnictwem, zajebistością, tak sobie to tłumaczę. Świadomością otoczenia, po prostu awareness, z nadzieją, z osiągnięciem wszystkich swoich celów, jakie sobie tam wymarzysz, oraz z indywidualnym zwycięstwem. Tak, mam nadzieję, że pomogłem. Okej, wracamy na tą wojnę, zanim nas tu wykopią stąd, bo to jest bardzo możliwe. Dobra, tak, już jestem. Żyjemy, ja żyję dalej, wiecie co? To jest trochę niemożliwe, ale żyję. No bo broniłem cię własnym ciałem, stałem się. Tak, specjalnie dwa tam co widziałem nadzieją, właśnie dlatego, nadzieją. Żebyś się dojebał. A tak serio. Ja nie wiem, jakim cudem ja jeszcze przeżyłem. A ja ci zaraz powiem mu. Tu ktoś strzela, dobra, okej. A wiecie, że na plecach mamy też gości? No tak, bo tam jest front. Ale gdzie? Tu? Tu, gdzie postawiliśmy punkt odrodzenia? O, tu w rzece? Tak. Aha. To trochę ebola. O, Stalin zginął właśnie. Jednak. Towarzyszu, jak mogliście. Jak on raszuje jak idiota drogą kurwa leci. Ej, tu gdzie jakieś ikony czołgów są? Ktoś to sprawdził w ogóle? Sancho Rancho. Nie wiem, daj mnie. Sancho Rancho. Lecho. Ej, dobra, teraz naprawdę słyszałem G42 z czołgu. Jak znam życie, to będzie tutaj na drodze. Dostałem przez krzaki. Widzę pociski smugowe, dosłownie patrzę na nie. Ten czołg tu jest. Fuck. No nie bierze, w lufę czołgu trafiłem, a za lufą był typ.
No ale to trzeba mieć szczęście. No cóż, nie wiem co ci powiedzieć. O, czyjaś głowa koło mnie upadła. To wiesz co, zagraj nią w piłkę, tak wiesz, konkretny rozpęd i kop. O kurwa. Idę koło krzaków, a z krzaków momentalnie nie wiem, że wyszedł z granatem w ręce. Ej, ty uważaj z tym, bo ja miałem, nawet jest klip zrobiony, co się dzieje z ludźmi, którzy zabijają Niemców z granatem w ręce. Przeżyłem. A to dobrze. Ej, wiecie co? Ja w sumie się poruszam na ten. Jestem na pół, byłem na pół. Ej, teraz mam ochotę na leczo, wiecie? Chciałem powiedzieć. Kurde, bo tego czołgu było z pięciu typa, nie? Ja się tak zastanawiam, bo właśnie nawet już nie wiem, w którą stronę patrzeć. Tutaj koło mnie jest jakiś Luwil. Jeszcze żyje, co nie? Możesz postawić tamten. Tu gdzie jestem? No. Tam widziałem gościa. Ale chłopie, tu pociski smugowe przylatują koło głowy mi. No ale mogę to zostawić ten. Nie no, jak jesteście, jak chcecie... Chcecie łapać ołów w zęby, to zapraszam. Mm-hmm. O kurwa, pantera, właśnie pantera. Rozczłonkowało przede mną Oops, czegoś. sorry mate, line of fire. O, właśnie zabiłeś swojego, Fox. Tak. I zginęliśmy. Czołg tu ale, mam. Ale ładnie mu głowę zdjąłeś. No pięknie, nie? Tak właśnie... Dobra, już nie mam czołgu. Ale żyje nasz punkt? Nie. Już kurwa, nie. Dax. Sorry. Dax. Sorry, Cezary. Celowałem w pana drodze i przebiegłeś mi. LOL. To było z bazuki? Czy z karabinu? Ej, to już trzeci dzisiaj. Z karabinku. Nie wiem, co sorry, się dzieje. Sorry, jeszcze raz sorry. Panisz team killer, czy nie panisz? Dax to chyba dzisiaj na przeciwnej stronie się działa. Impostor. Tyle, nie rzucaj granatu. Jednego na drodze zabiłem. Dobra, okay. Przeskakiwał. Wysadzili nam punkt i tak musimy biec od zatopionych pól. Dobra, to już czwarty zabiłem kolejnego. LOL. No nie. Fox, przecież wiesz, że ja mam ten zasoby. Tylko że zaraz umrę. No wiem, ale straciliśmy punkt. W ogóle oni tam zrzucają zasoby nawet. Tylko że tu się za dużo wiesz, dzieje. Co, ja tu zrzucę zaraz zasoby. Czekaj, poczekaj, gdzie bo tu... stałem. Aha, już oni, nie zrzucę. Dokładnie, oni nas zabić. Tu w ogóle rzezają nawet na polach, więc... Zaczynam się zastanawiać, gdzie ta pantera jest. Czekaj, ja pierwszy raz w tej grze, odkąd zaczęliśmy, użyję lornetkę i sprawdzę to. Ta pantera nie żyje, ale coś jeszcze wali. Thanks, mate. Co do kurwy? Ktoś mi plecy zrobił. Stamtąd idą na moim pingu. O, medyk. Cheers mate, thank you very much. Skąd lecą te pociski? Czy ktoś to widzi? Nie wiem, ja jestem w tej. Tam poszła smugówka, więc stamtąd gdzieś muszą. Tam, no nie? Pierdolę, to idę stąd. Z krzesłem kolaborantem. Nie. Ja krzesło kolaborant to jest już temat wyjaśniony. Chociaż nigdy nie wiesz kiedy się pojawi. Nigdy nie wiesz. On to taki fajny bunkier obserwacyjny, tylko że ja jestem pod mostem. Okej. Au, za nami. Walą artyleryści nie. Za nami. Tak, z artylerii dostałem. I te pociski tak jakby coraz bliżej waliły? Jestem w środku na punkcie pod mostem. Kościuk drze mordę, for Russia, komrad. Tam giną nasi z przodu, generalnie, gdzieś tam. Nasi giną wszędzie. Ja biegnę z naszym komanderem, postawię nam... Kurwa! Ledwo się odwróciłem i dostałem z artylerii. Ty też?
Tak. Pięknie się to zgrało. Ej, nie mam żadnych garnizonów. No. No. A tak żadnych, żadnych? Żadnych, żadnych. F6, najbliższy. Okej. Okay. To tam zaczniemy. Od początku, pomału, małymi kroczkami. Tu ktoś w ogóle spingował, że koło tych bunkrów jest podobno outpost. O, już jest. Jest. Dobra, to z powrotem na polach. Ale musimy się... Proponuję gdzieś z tyłu jeszcze ją postawić. Tak właśnie myślałem, bo ja w ogóle chciałbym wrócić tutaj, gdzie są te okopy, na tym skrzyżowaniu i tam coś postawić. No to się wrócimy tam. Dax, nudzi ci się? Bardzo! Już trzech nie ma. Deploy. Widzę. Dobra, musimy od środka iść, nie ma bota. Widzicie, gdzie jest Dax? Znowu 40 sekund. Widzicie, gdzie jest Dax? Okej. Tak. Dax próbuje przejąć ten. Coś mu nie idzie. Ja tu ściągam tych Niemców jak głupi. Aż w końcu mnie dorwali. Okej. Przeładowywałem akurat. Ja ten. Coś miałem mówić, ale zapomniałem. Aha, pójdziemy na to skrzyżowanie i tam spróbujemy coś postawić. Wow, mam 50 sekund do redeployu. Jak? Pewnie mały ten. W życiu takiego czasu, jest. Tak, w mało ludzkich zasobów jest dokładnie. My idziemy tutaj. Co tu się dzieje? Oni strzelają do siebie, idioci. Okej. To poza supportem fajnie było, jakby ktoś poszedł w inżyniera, żebyśmy wybudowali nody, bo nie mamy prawie w ogóle zasobów, wiecie? Taki mały error. No właśnie, tak, jeżeli tak dużo czasu musimy czekać, to nie mamy zasobów. No nie mamy manpower prawie w ogóle. Dobra, to ja się odrodzę i pójdę w inżyniera. Ci jeszcze się zabijają, kurczę. Tak, mamy prawie zero manpower. Mamy zero manpower w zasadzie, musimy to naprawić, więc... dojdziemy do tego skrzyżowania. Ja nam tutaj postawię jakiś ten. Dobra, poczekaj, to ja idę w takim razie w inżyniera. Czekaj, bo koło mnie kurwa właśnie się kolej złożył. Moment, coś mi tu nie gra. No bo oni się odradzają. Gdzieś, żeby być bliżej. Okej, okay. Postawię nam punkt na razie. Będę tam za 10 sekund. Poko. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, jestem. Wiesz co, no dobra, idziemy. Na to skrzyżowanie. Chciałem inżyniera, więc nie wiem, co tam chcesz, żebym budował. Zaraz się do wszystkiego dowiemy. Na razie idziemy na to skrzyżowanie, right. Chociaż właściwie się zastanawiam, kurde, czy by już tu nie zacząć. FPS-y mi umarły. A wróg gdzieś tu jest na skrzyżowaniu. No właśnie wiem, dlatego cały czas mam takie dziwne przeczucie. Dobra, nie idziemy aż tak daleko, nie idziemy na to skrzyżowanie. Tu się rozłożymy próg. Gdzieś. Próg. Krop, gdzie jesteś? Obok. Dobra, panie, potrzebuję, żebyś mi tu gdzieś zasoby rzucił na tej budowie. To iść na gnojówce. Wiem, że stoję na gnojówce. Pieprzyć to. Tam ktoś chyba biega. Uważajcie, tam stamtąd widziałem, coś się dzieje. I tu masz. Super, to teraz potrzebuję, żeby tu przyszedł pan inżynier i żeby pan inżynier wybudował mi noda, żeby generować zasoby manpower ludzkie, ten bucik. Idę. Watch out, to jest 5. Nie, to jest mina. To jest 3. Jak wybiera? Czekaj, to jest mina. To są zasieki. Dobra, ale jak wybieram... Myszką. Wybierz kluczyk i tak, kręć rolką. Nie no, no jestem na trójce, ale nic nie widzę, żebym mógł budować. A bo to musisz pochodzić trochę. Żeby znaleźć miejsce odpowiednie. Nie, ale jak mi się w ogóle nie pokazuje animacja tych punktów, które mogę wybudować. Wiesz? Okej, to dziwne. Nie mam w ogóle, mam klucz w ręce, ale nie mam tej animacji, żeby coś wybrać. A nacisnij prawy, tak jakbyś celował.
Wiesz co? O, teraz jest, o. No właśnie. Tego brakowało. To co budujemy? Manpower, czy zasoby ludzkie, jak to tam zwał, tak zwał. Yes, manpower, dobra. Mogę budować. Postaw jakoś ładnie, namiocik, czy co to tam będzie. Wow! Widziałeś to? Widziałem, dostał dom. Tylko czy pytanie, czy to była rakieta, czy to był czołg? To była rakieta. To była rakieta z mojej wyrzutni. Aha, z twojej wyrzutni, a to spoko. Taki żarcik, nie celowałem was, spoko. Taki żołnierski żart, ha, 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 się uśmialiśmy, kurwa. Dobra, wybudowane. To poczekaj, teraz wyceluję was. Teraz, to jest ciekawe, że z tego namiotu teoretycznie wychodzą, to są nasze zasoby. Okej, okay, no, dobra. Cała dywizja się mieści w tym namiocie. Okej, okay, to teraz spróbowałbym. A można tam dziewczynę zaprosić? Wiesz co, jak chcesz, to próbuj. Dawaj, nie, my cię osłonimy. Alright. Ale... teraz. Tylko, że się pośpiesz, bo wiesz, tu kolejka będzie. To poczekaj, to ja będę pierwszy. Nie? Panie, bo Recon poleciał i sytuacja na mapie wygląda tak, że mamy tyły czyste, ale tu będzie właśnie wroga. O, mordę. Dlatego widzę te kropki. Przed chwilą zginął. No właśnie. To jest tak, dokładnie. A to jedno wróg jest, widzę, jak sobie biegnie. W Harrym Potterze, no to wiesz. To jest z rakiety. Postawiłeś Fox, postawiłeś gdzieś nam ten? Nasz? Tu gdzieś nasz jest niedaleko, ale jeszcze się upewnię. Jest, to, tutaj to jest. Ja, samobójstwo. Na E7 jest. Właściwie tu mogę jeszcze postawić, wiesz co, czekaj, ja tu postawię... O, jeszcze nam postawię garnizonowy cały. Więc mamy wszystko. Dobra, jestem w okopach jakiś. Więc mamy tutaj całkiem ładną enklawę teraz. I myślę, że można by było spróbować tam w tą stronę walczyć. Matko, 27 sekund. No, oj, jestem tam. Czas jest przegięty. Dasz radę. Tak właśnie patrzę, dalej mamy 0. Ja zbudowaliśmy tego noda. Cały czas 0, tak. Tak, i plus 13 generujemy. Nichuja. Na minutę. Musimy strasznie ginąć. Gdzie to widziałeś? Tam coś jest. Trzeba więcej tych. No my możemy tylko manpower. Tyle zrobić, ile możemy zrobić, no. Nie, jeden tylko możemy zrobić, tylko jeden. No właśnie. Tylko jeden mogłem wybudować. Tak. Tak, w tym miejscu, za jakiś kawałek. Jeden na jeden było. Więc nie wiem, czy... Poczekaj. Wątpię, żebym mógł wybudować. No, mam jeden postawiony i tylko jeden mogę postawić. Tak, jedna drużyna może wybudować jeden. Teraz inna drużyna musiała wybudować następny. To dupa. No dupa. Widzę... O, patrz, tu jest... Wiecie co? Idziemy na to skrzyżowanie, pieprzyć to. Idziemy na to skrzyżowanie i tam się spróbujemy... Bo widzę, że pomiędzy skrzyżowaniem, a zatopionymi polami jest przeciwnik. Wow! Sniper. Słyszałem to. Tak. Poczułem go. Ktoś ma jakiś kierunek? Nie. Gdzieś tam. Znaczy się. Tam. Gdzieś jakiś ping, gdzieś tamtą strzelą. Okej. Zobaczmy, co robimy. Czołgi starosierzy jadą. No to jadą. Nasz. No jadą, jedzie Jumbo. Wow, Cezary. Tam po lewej stronie na drodze właśnie chłopacy zginęli. Jeden zginął. Był wybuch jakiś. Inna pułapka? Rzucimy tam okiem. Musimy. Makabra. Dobra, jestem na skrzyżowaniu. Postawię nam tutaj drużynowy punkt. I teraz rozejrzyjmy się tu, bo tu na pewno gdzieś w okolicy są goście. A ja stanę na gnoju znowu, żeby było śmiesznie. Nawet się położę na tym, kurwa, gnoju. Ja ci butów nie czyszczę. Kurde, stałem w cębo. Wiesz skąd? No właśnie, nie wiem. Just throw anything on those fuckers. Anything. Tam nic nie ma. Harrison's going out.
Niby mi mówią, że tam są kurde wrogowie między nami, tam przed nami, pomiędzy nami a punktem, ale jakoś tego nie widzę. Jak chcesz gdzieś zasoby, to mów. Na razie spoko, nawet rzucają zasoby. Nie widzę coś. O, FPS-y wróciły, chwała Bogu. Strzały słyszę. Ja też myślałem przez chwilę, Tomek, że tu zaraz polecą jakieś bomby. To by było takie nawet wręcz, spodziewałbym się tego po tej grze. Dax, widzisz mnie? No, posować widzę cię. Za co? A czy ale to znacznik? Aha, no to się dobrze ukryłem. A, co wy tam? Ktoś przede mną, przed chwilą do mnie strzelał, ale nie wiem skąd. Nie, dobrze się w krzakach schowałem. Dobry kamuflaż. Dobra, idę do was. Taktyczny gif z przeżegnaniem. A, to nasi są, to nie. Dowództwo mnie tutaj wprowadza w błąd, bo ja tu nie widzę żadnego. O kurwa. Chociaż może ktoś tam jest jednak. Where? Alpha's trying to go for northern flank. Yeah, good. Nie widzę tu już nic. Dobra, chrzanić to. Nie będziemy się tutaj wydurniać. Tu są wrogowie, widzę po całej linii. Wzdłuż tej rzeki są rozsiani generalnie. Jak popatrzymy na mapę, to tu jak idzie ta rzeka, to wzdłuż tej rzeki są rozsiani. A co jakbyśmy tak spróbowali od południa? A, bo ty dalej update'ujesz tego kompa. O kurde, bracie. Poważny temat. Ja się tak zastanawiam, to nasza artyleria wali? Przejmujemy punkt. Przejmujemy z powrotem punkt. Ups. Dobrze. Kiedy caps był za duży. Run! Kiedy caps był tak duży, że nawet dwa sance nie dał rady go upchnąć w siebie. Uff. Hehehej. To mi się podoba. To, że FPS mi umarły, mi się trochę mniej nie podoba. U was też tak dobrze chodzi gra dzisiaj, czy...? Nie, u mnie już dobrze. Uważaj, Cezary. Tam nie w chwili obecnej dobrze mi działa. To zrobiłem już. Aha, jest jeszcze jeden. Krob, uważaj, bo jak biegniecie za mną, to skądś do mnie strzelają, nie wiem skąd. No na pewno nie z tyłu. Przesunąłem nam garnizon trochę. No nigdy znaczy, nie wiadomo, ten... friendly fire jest dozwolony w tej grze, nie? Ej, tam coś ostro napierdala, to Niemcy są za tym murem. Na moim o, pingu... O, to oni to mnie zabili teraz? Dobra, o, teraz FPS-y mi wróciły, tu za murkiem na pingu jest Niemiec. Teraz mi się akurat gra zaczęła. Zaczęła dobrze działać. Upchnąłeś, ale ruszać się nie da. Przeciężyliśmy! 5 do 0. Ej, patrzcie, zaczęliśmy generować zasoby, bo nawet mieliśmy dwa buciki manpower. Crazy Bobo, masz ode mnie punkcik. No, też mu dałem punkcik. A przecież wszyscy mu dali. Pewnie, że tak. Trzeba, niech chłop ma... Szybciej wyleweluje. Dokładnie, dokładnie, trzeba dbać o swoich. O, zabiłem trochę, mam 24 punkty. Fajnie, wszyscy zabiliśmy. No Cezary to w ogóle jak zawsze. Dax też ładnie. Ja nie wiem, Cezary, daj tego cheata, którego ty masz. No, ej, nie. Podzieliłbyś się. Mam takie specjalne okulary. Aha, różowe. No. No to wszystko wyjaśnię. Z taką gwiazdeczką po środku? Nie, dwie gwiazdeczki na każde oko. O, też takie chcę. Gdzie można kupić? To limitowana edycja, jedna jest taka sztuka typu. Ogólnie całkiem niezły wynik mieliśmy, także przyzwoicie. Jak zawsze w obronie. Jak zawsze w obronie. Najlepszy. I to najlepszy. Kurde, 4500, ja pierdol. No właśnie. Jest 78.
Ja nie wiem, ja w tej grze jakoś nie umiem grać agresywnie. Zawsze jak coś to jakoś tak właśnie się kurde szlajamy po tyłach, ale no widzicie, no opłaca się, jak wpada. No, wbiłem 7 poziom czegoś. 7 poziom wbiłeś i to na start. No to wbiłeś główny poziom pewnie postaci, a o, ciekawe 3 zabiłem. Ile ten, no, ile Riflemana wbiłeś? Ja zabiłem też 3 tylko. O kurwa. O fuck. I to jeszcze jesteśmy po niemieckiej stronie. O fuck. A nie idziemy środkiem, idziemy bokiem. Idziemy bokiem. Całość idzie bokiem. No. Właśnie, dokładnie. Całość mapy idzie bokiem przez North Pass. Okej, okay, dobra, drużyna dog. Wysłałem. Jaka drużyna? Pies. Psów? Tak. Psy wojny. Dobra, to ja biorę Riflemana znowu. Chcesz iść od dołu i próbować oflankować? Możemy. Od dołu czy środkiem? Od środka bym powiedział. Właśnie nie wiem. Od środka, dobra. Dobrze, wziąłem. Kurwa, ominąłem 10 sekund, muszę czekać. Wszyscy jesteśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. To wziąłeś inżyniera? Na razie nie, na razie jest za wcześnie. Weź, co tam uważasz za słuszne. Ja jak zwykle support. Kurwa, ten Rifleman zapomniałem, że ma tę chujową broń. Tak, balansują już tę broń, tą broń. Podobno będzie lepiej trochę działać w następnym patchu. W ogóle coś tu z tym lasem zrobili, jakoś tak ładniej tu. Nie wiem, czy to tylko ja. Że te bolt action rifles, czyli właśnie car przeładowany tam ręcznie, podobno ma być jakiś, nie wiem, lepiej zbalansowany, cokolwiek to znaczy. Czekam tylko, żeby dali pistolety wszystkim. No to by było takie trochę fajne w zasadzie, bo to by się przydało, bo naprawdę czasami, wiesz, tak jak masz tego właśnie kara, to taki ten pistolet przyboczny by się przydał, jako broń boczna. Karem niby ściągniesz z dalekiej odległości, ale jak ci ktoś podejdzie, to zanim przeładujesz, to 7 razy zginiesz. Dokładnie. Tak, gramy po niemieckiej stronie Kowson, bo tutaj co rundę w zasadzie zmieniacie stronami. Więc raz grasz po amerykańskiej stronie, raz po niemieckiej, a niedługo jeszcze się będzie dało nawet i po rosyjskiej, bo podobno mają dodać front wschodni. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dla Eriki warto, ale musimy wygrać najpierw, żeby Erika zagrała. No, to się zgadza. Ledwo się zaczęła gra i już wywalają, no. Patrz. Szybko, nie? Jakiś juba. Tak, walimy do Amerykanów, bo na razie tutaj są tylko dwie strony, amerykańska i niemiecka. Jak dodadzą, ogólnie oni mają dosyć dalekosiężne plany dla tej gry, ale to im zajmie chwilę, żeby to wszystko zrealizować. Mają plany na Pacyfik, więc będą... Od razu na kolejny punkt. Właśnie się nad tym zastanawiam, przydałoby się, żeby ten Norpast ktoś kurde przejął jednak. Ja widzę ładne miejsce na nasz punkt odradzania, więc go za chwilę postawię. Wiesz, możemy zrobić tak, że ominiemy ten North Pass, polecimy dalej, najwyżej się wrócimy od pleców. Też można. Hey guys. Na razie nam tutaj przy tych belkach gdzieś postawię nasz punkt. Jeszcze nie mamy komandera w razie czego. Stalin the Pope. Stalin już nie chciał być. No, Stalin się poddał. Stalin pewnie już wyszedł. Wiesz, Mother Russia potrzebuje swojego lidera. Zgadza się, dobra, idziemy dalej. Nasz Sherman też tutaj jedzie w zasadzie przez środek, więc nie jest źle. Przejmują ten North Pass, więc możemy pociśnijmy do przodu, zobaczymy co się stanie. No i najwyżej zawsze możemy z pleców skoczyć. Możemy, zgadza się. Z czerwonym meteorem w ręku, ja pierniczę. Taki wiesz, ten meteor, ten wielki kamień z taką złotą gwiazdą, chica jakaś chińska is requesting to join, nie. Albo właśnie po lewej stronie, na pingu jest nawet lepsze miejsce na punkt, pod daszkiem. Tak, widzę. Ale niestety teraz minutę ponad trzeba będzie czekać, więc A to tu już garnizonu nie postawimy. Nie, tu tylko ten drużynowy, więc czekam, może oni wezmą ten North Pass, bo jak go wezmą, to myślę, że gdzieś tutaj byśmy mogli postawić
postawić, no, wiesz. Droga po lewej stronie. Nie idźmy bezpośrednio drogą, tak casualowo wokół drogi łaźmy. Bo ja tu słyszę artylerię w ogóle i brzydkie rzeczy. Tu, generalnie już miejcie oczy otwarte, bo tu już, oni już tu mogą być dookoła nas. Ja w DayZ zawsze chodzę drogą. Kurwa, jaja ze stali. Ja zawsze chodzę. A wiesz dlaczego? No. Bo teraz jak wejdziesz w lasy, to mogą cię zaatakować wilki. O, tu biegną. Biegną po tym wzgórzu, tam... Tam... Cholera. Daleko. Daleko są, ale kurde, ich tu biegnie multum. No i zdradził naszą Zdradziłem, pozycję, tak, no. Specjalnie. Chcę, no, właśnie, żeby przyszli. Mogliśmy biec dalej. Poczekaj, bo chcę zobaczyć w ogóle, czy się tym zainteresują. Olali nas. Biegną dalej. Dobrze. Bo pewnie nawet nie słyszeli, skąd lecą te strzały. No to też tróbmy swoje. Dobra, to mają ten sam plan co my. Tak, dokładnie, oni mają ten sam plan co my. Robią ten sam podchód. Ale wiecie co, zmontuję im tutaj chociaż ten enemy. Dwa samce na klamce jakiś nam się dołączył do teamu. Kryo brzuży okiem, czego nie ma na Discordzie. Coś, ktoś tam jest. Nie tak nacisnąłem. Dobry. Hej. Chłopaki tam lecą. Okej, okay, dobra, super. Gdzie, bo nie widzę. Tam się czają ludzie. Tam. W okolicach. A, właśnie skasowali. Czy ty przeniosłeś? Przeniosłem, sorry. Bo żeby było bliżej. Skacz. Dobra, tracimy North Pass. Dobra, teraz tak, tutaj jest generalnie okop, do którego zapraszam wszystkich chętnych, bo się przyda. A ja jestem w ogóle z przodu, już przed rzeczką do mnie strzelają. Wiem, widzę cię, właśnie nie wiem, co ty tam robisz. Znaczy, ja wiem, co ty tam robisz, ale... Ja to leciałem jak głupi. Powiedzcie mi, skąd strzelają jak coś. Ja patrzę przez lornetę, ale nie widzę ich nawet, powiem ci. Wróg był tam, gdzie ping. No właśnie, tak jest tam wciąż strzelać, gdzie? Patrz, tu się czai na tym. Pinguj, bo nie widzę pinga. Ping jest tu. No jest za plecami bardziej. Tu. A, z tej strony. Dobra, już do mnie bliżej są, przy mnie strzelają. No idea what Charlie's got. Jakim cudem tak żyje dalej? Nie wiem, wiesz co, jestem tutaj pod ciężkim ostrzałem. Dobra, rzucam granat tam. Jezu, co? Wow, gdzie się ten granat wybuchł? To nie, to akurat nie był granat, tam bardziej do... O, teraz granat wybuchł tam, gdzie powinien, ale tam pociski lecą po prostu, z działa chyba. O kurwa, Gleba, kto tam może? Dobra, mam pierwszą ofiarę. Super. Sorry chłopaki, nie ten guzik nacisnąłem. O kurde, ktoś mnie zdjął. Oni tam właśnie gdzieś są, gdzie ty umarłeś. Co tu się dzieje, proszę państwa. Ale na pewno jest... tam są, bo tam dymek przecież spuścili. Ups. No właśnie, ten dym tam nie bez powodu jest. Ja tam rzucę granat. Rzucaj. Na zdrowie. Wezmę lornetę. Tu, za tobą są, tak, za tobą są, z tyłu, tu biegną. Chyba go zdjąłem. Tu. Ale za nami na plecach był jeden. Aha, no to też nie. Chłopaków zdjął, ale chyba go zdjąłem. Nie, tam biegnie dalej, następny, tu kurwa, po koło mostu przez rzekę biegnie. Dobra, ja już biorę karabin, idę tam. Dosłownie mieliśmy jednego na plecach. A jest ich więcej tam. Znowu jestem pod ostrzałem. Idą stamtąd, przejebaliśmy ten North Pass. Dobra, spróbujemy może zaatakować ten przesmyk. Kurwa, za późno. Już go widziałem tam między tymi drzewami. Idą od prawej strony tak na nas. Którymi drzewami? No już nie zdążyłem spingować. Od prawej strony. Tak jakby od strony North Pass, o. Wow, zdjęli mnie. O właśnie. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem jak mnie zdjęli, bo byłem za workami schowany. Ja typowi właśnie dupę przestrzeliłem. A dostałem od strony worków.
bo wskoczył do okopu, a ja leżę przy ściance i stał przede mną tyłem. Fajnie, nikt garnizonu nie postawił. W ogóle, po drodze. A to Niemca mieliśmy w tym. My jesteśmy Niemcami. A. To Amerykana, Amerykana, ty. Właściwie nie przestawiłem jeszcze. Bo to przecież go nie zabił, ty. Nie, to był wróg. Okej, Kryob, ty żyjesz dalej, czy zginąłeś? Nie, zginąłem. Mówisz, że mnie z zaworków ktoś zabił. A tak, worki, pamiętam. No. To tu pobiegniemy. Zapraszam cię, jak się odrodzisz, to biegniemy na ten, na marker D. Jestem za tobą. Ej, wiecie, że ja tu jeszcze żyję, nie? Wiemy, to jest normalne u ciebie. Zrób co możesz po prostu. Kurde, obróciłem się i akurat zginąłem. A, sorry. Zawiodłem was, chłopacy. Dobrze ci tak. Poczekaj dwa samce, jak dołączysz. Ja cię znajdę tam. On już dołączył. Chodź. Czekam tu na ciebie z Panzerfaustem. No i już cię odradzam. Poczekaj, mam redeploy. Ale zmienię sobie jeszcze klasę, bo ta broń mnie denerwuje. A co tam masz? Kara. A, kara, kurde. To jest najgorsza broń, jaka może być. No, już ten Gevry jest lepszy, to co ja z tym biegam, bo to jest trochę no jak garam wzięła. Biorę teraz Assaulta, wiesz? A wy na środku się odradzaliście? Tak, ale to nieważne. I tak biegniemy tak w miarę, no... Może postawimy gdzieś jakiś garnizon trochę postawimy bliżej. Postawimy właśnie... A myślisz, trochę bliżej mówisz. Już na hill, ja na hill 15 już jest, więc my pojedziemy tam, gdzie... Dobra, biegniemy tam, gdzie biegliśmy. Bo na hillu już postawili, na szczęście. Ktoś... O, już mój celownik znalazł. Ale wiesz, ja bardziej bym nie na hillu, czy tam gdzieś tam, tylko wiesz... Gdzieś właśnie z boku, tak jak idziemy. No dobrze, tam właśnie postawimy, tylko bardziej przy linii frontu bym powiedział. Chyba, że może kawałek dalej, tylko że kawałek dalej, jak tak mówię kawałek dalej, tam nic nie ma, żadne, jest po prostu goły las otwarty, a tu, gdzie zdałem pinga, są jakieś zabudowania, rzeczy, gdzie za którymi można się schować, więc chyba, że nawet mam jeszcze inny pomysł. Dobra, zmieniamy trochę koncepcję. Czy wydaje, na mnie czekasz dwa samce? Tu idziemy, trochę zboczymy. Tam jest okop, tam pójdziemy i tam się nie spodziewają, że będzie nasz garnizon, jestem prawie pewien. Ale postawię może najpierw nasz. No wysadził mnie w powietrze, no. Zabił cię. No zabił mnie z Panzerhausa. Ja pierdolę, pany. Tu się manpower, zasoby nam skończą, jak tak będziemy bawić się. Przecież mówię. Ej, ale żeby było fair, żeby być fair, ostrzegał cię. No ostrzegał mnie, no dobra. Zemszczę się później, jak wygramy. Będziemy wygrywać. Enemy tank on my mark. Chick. U mnie jeszcze dwa granaty w odświętym ubraniu. Kurwa, poznaję cytat. Krob, jesteś blisko gdzieś? Tak, cały czas ci na dupie siedzę. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Proszę mi tu rzucić skrzynkę. To jest dobry, kurde, support. Planet Side, wiesz co? Z założenia tego, jak nie to ma działać, ja tak. Ja bym się bał. Oj tam. Ufam mu, tak ograniczone zaufanie, ale jednak. Dobra, mamy tu piękny garnizon, nowy punkt odrodzenia teraz. Na pewno cała drużyna nas teraz kocha. I zastanawiałem się, jakiego chuja on tak daleko postawił. Dobra, teraz idziemy tutaj do tych zabudowań. Widzę kościoł przed nami. Kurwa mać, dlaczego ja musiałem zginąć pierwszy? Dlaczego najpierw musiał strzelić do mnie? Czy ja mam tarczę strzelniczą na dupie? Bo ty jesteś dowódca. Ale musiał wyczaić, że jestem dowódcą, no. Wow, kolejny. Strzelają do was. Super. Skąd walą, panie? Z przodu, sprzed nas. 314. Wow. I to z karabinu strzelają. A ja stoję za drzewkiem. To ja też leżałem za drzewkiem. Musisz zastanowić, jakich zasobów nam brakuje. Ktoś wziął inżyniera przypadkiem? Jeżeli nie, to teraz mógłby być dobry czas, żeby wziąć tego Bobo inżyniera. Bobo mówił. A nie. Później mówił. Dostałem. Aj. Na początku nie ma sensu mieć inżyniera, ale teraz już można by mieć. On ma kara. Jak za karę ma. Dobra, pany. Dobra, poszedłem. Jakby...
jakby co, ja ściągam jego strzały cały czas na siebie, więc... Ściągnąłem tego z karabinem, ale ktoś ściągnął mnie. Okej. Okay. To jest tam przed wami mniej więcej, dobra, okej. Okay. Potrzebuję tak, jak już zginąłeś... Aha nie, jeszcze tak. Mamy tutaj zasoby. Wow, ktoś mnie zdjął. Mnie też, on już jest na naszym tym... On jest na naszym praktycznie marku już. No ja tam zaraz będę. Czyli wyczaili, że będziesz tu stawiać garnitur. Ktoś myśli podobnie jak my. Nadają na podobnych falach. Jest, widzę, ich tam jest pełno. No już ten jest pod obrażeniem ten punkt. Okej, okay, więc trzeba po prostu tutaj zrobić tak. Dobra, to jaką klasę wybrać? Na razie, tak jak mówiłem, przydałby się inżynier, żeby postawić nogę, ale... No ja jestem ale... już inżynierem. Jesteś już inżynierem, to dobra, to... Musimy jakoś odbudować z powrotem ten punkt. Tam uważaj, Dax, bo ich tam jest... Oni nie, tam są. Nie, już zginąłem właśnie. Aha, no to... Ich tam jest chyba 5 albo 6. Ale, Kowson, moja ja klasa... Zdążyłem. Główną... Z karabiną. Głównym atrybutem mojej klasy jest właśnie to, że on stawia to zasarane radio. Okej, to się odradzamy normalnie na naszym posterunku i oczy... Musimy, nie wiem, odeprzeć ich jakoś. Najlepiej tym byłoby wejść na drogę i iść od strony drogi. Żeby być na... No to chodźcie, no dobra, lecimy na tą drogę. Lecimy na południe na drogę. Już walą. Kurwa. Idą, są blisko. Oni drogą idą. Pingować, aha, dobra, z drogą idą. Mocy. Wow. Kryop przestał istnieć. Wow. Też dostałem w czachę. Też czachę dostałem. I patrz, jak oni tak szybko celują w czachę i to jest na taką odległość. Nie, i to jeszcze jak stoisz przy ciebie, jesteś zblendowany, kurwa. Tak. No, też mi się tak wydaje, ale nie, to musiał być, bo wiesz co, dobrzy snajperzy to potrafią, to znaczy, że tu musi być drużyna Rikonu. Dobrzy snajperzy. Tak. Ale to ilu ich tam jest? 10? No jeden wystarczy, to oni potrafią tak szybko strzelać, pamiętaj, bo amerykański snajper ma tego Springfielda. On ci jest w stanie tak szybko przeładować i strzelić. Wiem, bo grałem snajperem, to jest możliwe, tylko gość musi być dobry po prostu. A ja właśnie się zastanawiam, jak kurwa się tak to ugryźć ten temat i tą drużynę Rikonu zdjąć. Bo jak ja teraz wstanę, to przecież wiecie co się stanie. O, tam jest na wzgórzu, tam coś jest. Tak, rusza się tam coś. Uj, olo. Obo na moim pingu. A to jest zdecydowanie czołg. Z prawej byli. Fox, wasza lewa. Nasza lewa, dobra? Tak, dosłownie, tam jest. Tam są. Kurwa, dwa samce, uważaj, bo faktycznie po lewej jest ich w chuj. Już miałem strzelać, ty. Kurwa, nie trafiłem go, rozumiesz to? Dwa samce masz z lewej strony gości. Przestań strzelać, albo się... Obra, granat już na niego poleciał. 3, 2, 1. Dobra, jednego zdjąłem. No właśnie, chyba granatem przed... Amerykanizm przeleciał mi przed oczyma. Ale ja się boję, że mnie tu zaraz też zdejmą. No i właśnie, nasz punkt jest jeszcze nieatakowany. Ej, tam jest nasz czołg. Tu jest nasz, kurde, Sherman. Co on robił? Co tu się dzieje? Proszę państwa, co tu się dzieje? Dostałem. Nie rozumiem. No, mamy w dobrym miejscu to radio, żeby stawiać opór, więc na razie go nie ruszam. Ale faktem jest, że można by tam było w stronę tej drogi jakoś się przedostać. Ty, my mamy tutaj gości na punkcie. No właśnie... Marker. Super. No są tam. Odstrzeliłem. Bardzo dobrze. Ja, mi się wydaje... Oho, poszedł dym, uwaga. To granat. Nawet wiem, od prawej strony nas biorą. Tam jest. Widziałem go. Nie za dobrze. Not great, not terrible. No, tam widzę, dymek znowu poszedł. Tak, ale patrzcie, na hill też są. Ej, wiecie co?
Fuck. Proponowałbym się wrócić na wzgórze. Bo nasza drużyna jest tak zajęta atakowaniem. Kurde, Kryo, będziemy musieli zaraz garnizon postawić. Chodź. A nas jadą od tylca. No, chodź za mną. Guys, hill. Garnizon on hill just been destroyed. We need to come back and defend. Kurde. Okej, tak, cofniemy się trochę. Od lewej mamy ludzi. Robią nam plecy. Dlatego, jeżeli chcecie, to tam róbcie właśnie jakąś dywersję, a my z Krobem pobiegniemy i musimy zbudować szybko jakiś ten, jakiś... Przyjmują kibusy. Właśnie tam lecimy. I dosyć szybko je przyjmują. Kurwa, ile ich tam musi być? Mają ciężki karabin, no to trzeba tam... Dupa. Dobrze zorganizowana ekipa. Dobra, postaw mi tu przy tej złamanej sośni. Stary, na moim przy tej złamanej sośni mi postaw jakiś ten. Ciek mnie nie trafiłem. Zapasy. No nie. Kuletów dostałem. Jest, widzę go. Stracony chyba. Już. Dobra, go, 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 go. O kurwa, Recon poszedł. Patrzcie się na mapę. Patrzcie się na stream, bo wy chyba tego nie widzicie, tylko ja to widzę. Okej, jest czerwono, ale nie jest tragicznie. Ruszamy się, go, 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 go. Musimy bronić tego wzgórza. Tam są goście. Tak, jak jesteś inżynierem, to postaw gdzieś tam przy tym garnizonie manpower. No już stawiam. Wow, 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 wow! Akurat w to wbiegłem! Tak, ja Władysław. Planu, to nie mogę postawić, wiesz? What the actual fuck? Tam nie ma, bo dużo supply sobie jest potrzebne. Co on zrobił? My to kurwa odbijaliśmy, a on nas zbombardował. I patrzcie, approach nam harmonią. Tak. Może już darujemy sobie? Nice, commander. Yes, that was absolutely fantastic. We were just recapturing that point and you fucking bombed us. Ani z tych garnizonów po drodze nie stawiali, ani nic. Tylko tak wszystko na hura. No dokładnie. Może, wiesz, może lepiej. Jakiś se tu gwizdę. Nie, ja też, tak, dokładnie. Ach, nie dopadł. Ty po jakim on śpiewa? Nie wiem. Po niemiecku. Cóż. Strzelaj mu w głowę. Który, jaki nick? Ja zaraz go zdejmę. Enema. Już szukam. Już za późno, Gabi, już przegraliśmy. O, Hinola mamy też, patrz. Mamy czy Japoniec? Hinola. Koło tego Japońca biegnie. Te czad w ogóle. Nie widzę go jeszcze. Nie widzę go, gdzie on jest? Tu bliżej mnie. Tam, tu, patrz, mam go na streamie, właśnie na niego patrzę teraz, to jest... Już kieruj. Ej, ja już widzę Anema, dobra, poczekaj, widzę jego znacznik teraz. No przeskocz przez tą gałąź, kurwa, naokoło muszę iść. Co tu się dzieje? Dobra, przegraliśmy to. Chodź szybciej tą Anemę tak. Trzeba zabić. Przegraliśmy to. Nie dobiegnę, nie dobiegnę. Nie ma takiej opcji. Ej, w ogóle już tu między nami są wrogowie. Patrzcie, tu już jest posterunek pod tym. Jest, widzę go! Nie żyje. Ostatni sekundzie. No. Nie mogę, nie mogę po prostu. O ja cię. Sam się prosił o to. O, nawet jednego zabiłem. Wow, ja chyba też. No zabiliście. No, zabiłem jednego, jej. Ja mam 7. No, jak żeś tam wyrwał na samym początku i biegałeś praktycznie między nimi. Fox nikogo nie zabił. Ja rzadko kiedy zabijam. Ja tu jestem od logistyki. Najlepsze jest to, że moja ofiara to był Dax. A właśnie, patrz, zapomniałem się na tobie zemścić. Ale na innym się zemściłeś.
Ale tamtemu się należało. To się zgadza. Ale tam mało punktów dostałem. Ale patrz, znowu jesteśmy mistrzami obrony. Tak. Natomiast Charlie dobrze w ataku tutaj pocisnęli. Ale patrz, oni mieli komandora. Jakiś van. No mieli. Znaczy, no my też mieliśmy komandora, który nas zbombardował, no fajnie było. Aha, to krótsze, no tak. 5 sekund. A co, to i tak nieźle. Najdłuższe, 80, okej, okay, najkrótsze 23 sekundy. 32. 41. A, najdłuższe 8 minut 38 sekund. No nie? 9:44. Prześladowca, jakiś Koreańczyk mnie tutaj w ogóle cisnął. O, foj, to mi się nie podoba. Tak samo, ty. Nie zasypiaj, ale Riz. Strzel se w... Miałem powiedzieć ja kawę, ale zrób sobie plaszczaka takiego, wiesz. A znowu idziemy obudzisz bokiem mapy. To dobrze. Chyba. Ale Riz, nie możesz. Wiecie co, mam plan. Iść najbardziej... lewą stroną, czy tam prawą stroną, zależy po której to będzie. I... Ale dobranoc w takim razie, jak już idziesz, to dobranoc. Się... Drużyna Dog. Anema chce do nas dołączyć w ogóle. Drużyna Dog, jakby co znowu. Anema chce nie do nas bierz dołączyć. Nie bierz go. No co ty powiesz? To będzie trzeba go zabić jeszcze raz. Okej, okay, guys. Dobra, to ja lecę Riflemanem. Eight. Są wszyscy. Dobra. Gdzie idziemy? Lewa strona? Lewa strona, and, tak. Dobra, to ja wezmę automatyk. I tu gdzieś przy granicy trzeba postawić wtedy ten. Zgadzam się. Będziemy stawiać, myślę... Co oni mi tu za kurczę nazwę? Tabelkę po lewej stronie wywalili. Mi też. Tutaj to zrobimy. All squad. Trzeci mecz, a oni dopiero zasady przedstawiają, okej? Okay. Nieźle, nie? A tyle tych zasad, że to kurczę zdążę już przeczytać to. A, Bobo, jak nie widzisz znaczników, to jak wciśniesz sobie te, tych dalszych markerów, co Fox stawia, albo tak, markery miast, to wtedy będziesz je widział. A, okej, okay, dzięki. Tak, Tomek, ten komander. Już mogli nazwać tą naszą grupę jaja. Buba, a nie Dog. Buba. Ej, można, ciekawe, jakby się tak dało edytować, to spoko, na pewno bym ustawił. Kurwa, drużyna Buba. W Star Citizenie sobie kiedyś zrobimy. Ona jest, wiesz, ona jest takim psem atakującym, że... No domyślam się. Nazwa. Wszystkie kostki w całym, kurde, w całym mieście ogryzione. Chłopie, ona tak podskakuje wysoko, że nie pytaj, nie? Jak się kiedyś nad nią lekko schyliłem, to mnie mało za nos nie złapała. A obgryza już meble, czy nie? Nie, właśnie mebli tak nie, ale buty lubi. A to mój pies tam żadnych mebli, ani butów, ani nic nie obgryzał. Trampka mi już zjadła jednego. Wiesz, ona nawet, ona chyba... Teraz tak ma gdzieś na oko około 3 miesięcy, więc to też jeszcze szczeniak się bawi po prostu. No jasne. Nie no, przejdzie i każdemu szczeniakowi ostatecznie przechodzi. Znaczy no, nie każdemu. Niektórym zostaje do końca życia, ale... Nie przeszedł. No to właśnie, już nie chciałem brnąć dalej w to, no ale... Dalej nie mamy komandera, chyba gościu się rozmyślił po ostatnim opierdolu, jaki mu zrobiliśmy. Dobra, tu gdzieś już prawie dobiegliśmy. No, jeszcze 300 metrów. Chciałabym mieć taką kondycję. No nie? No, jeszcze po pracy byłem biegać znowu ponad godzinę. W takim ekwipunku. Ładnie. Ej, patrz, dwa samce wywołałeś ciastko z lasu. Lasu, nie? No, dokładnie. Dobra, Kryo, gdzieś mi tu proszę zrzuć skrzynkę. Tak wywaliliście do przodu, że kurczę dogonić was nie mogłem. A widzisz, to jest zemsta za ciebie w bieganie szybciej w heavy armorze, jak ja byłem w light armorze.
No to dobrze, że cały czas. Cieszymy się bardzo. Jo. Dobra. Hello, teraz... everybody. Hello, hello. Dobra, teraz atakujemy satę. Właśnie tak. I trochę mnie to martwi. Jest jakiś inżynier z nami? Nie, ale mogę zrobić redeploy, jak ustawisz ten. Czekaj, nie, bo się zastanawiam, czy warto jeszcze, czy... Kurwa, szkoda, że to przejmują. Dobra, to pieprzyć to. Atakujemy to Southern Reach. Proponuję się tu gdzieś przemieścić. No oni tam mieli bliżej. Mieli. To co, zabezpieczamy najpierw to miejsce, czy idziemy dalej? Nie, od razu patrz, gdzie jest marker postawiony. Roger. Marker D. Czekajcie, nowy plan, bo nam commander postawił marker, nie wiem czy go widzicie. Idziemy tutaj. Nie widzicie. Dobra, tutaj idziemy, musimy się trzymać krawędzi mapy. 85 ludzi na dobry stream, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, Tomku. Mówię, my tam zrzucimy później też jeszcze parę osób. Czyli commander zauważył, że coś ogarniamy. Tak, komandor zauważył, że myślimy, więc kazał nam iść właśnie tam bardziej. Ja już słyszę strzały. Albo kazał nam spierdalać. Idźcie na minę tam. W każdym razie trzymajcie się lasu, póki co, no wiedziałem, że przegram. No to kurwa, co on chce, żebym ja tam teraz wybudował, jak tu w ogóle terenu nie mamy. W każdym razie, dobra, okej, okay, dobiegniemy tam, gdzie nam kazał, postawimy tam sobie nasz punkt odradzania i spróbujemy atakować od dołu. Dobra. Więc Arma. Oczy otwarte, panowie? Tak, oczy otwarte, polecam, bo oni mogli spać na ten sam pomysł. My company... Zwieracze otwarte? Tak. No, tak, tak, to ciebie się doczytyło. Ze strachu. Dobra, czekaj, nie idźcie dalej, tutaj się za tymi domami schowamy. Max mówisz, że chcesz jeszcze jednego pana. Okej, okay, postawiłem nam tutaj punkt odradzenia. Zastanawiam się, czy mogę... Nie, bo nie można budować, kurde, na tym. Cześć. No, cześć. Ktoś ma antitanka? Ja mam. To dobrze, bo tu mamy czołg na... Dobra, atakujemy tam. Jak jest atak marker mój, tam stoi Pantera podobno. Także idziemy tam. Tylko, że właśnie, to jest A daleko, B teren jest trochę otwarty, więc się martwię. Postawiłeś nam? Nam postawiłem, tak. Radyjko. Przecież nie tak daleko jak ten. Nie tak daleko jak sądziłem. A Veza też zrajdowała. Zresztą, o proszę bardzo. Znam nich. To jest... Ale dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I też mi się podoba to, ile tam już jest zebrane na tej puli. Na to schronisko. Także wy jeszcze nie wiecie, kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie, ale od razu mówię, że potem jak już będziemy kończyć nasz stream, to się przeniesiemy na wspólny kanał grupy, do której należę, Dobre Streamy. Tam trwa w tym momencie przez cały weekend w zasadzie akcja charytatywna, zbieramy pieniądze na schronisko zwierząt w Rybniku. To jest bardzo szczytny cel, myślę, więc później się tam przeniesiemy, podopingujemy trochę, chyba, jeżeli dobrze rozumiem, to tam będzie wtedy siedział Magnus. Wpadniemy mu i zrobimy mu niespodziankę i będę was wszystkich zachęcał do tego, żeby dołączyć. 2658 zł już mają. Pięknie. Super. Okej, uwaga, teraz tutaj naprawdę uważajcie, bo tutaj gdzieś już czołg powinien być. Są przed nami. Cezary, widziałeś w ruinach tutaj? Tak. Postawię nam trochę bliżej ten w takim razie. Za 10 sekund Po lewej stronie też, po lewej stronie tam na pingu, już dostaję skądś. Kurwa, to niedobrze. Zginąłem. Nie. Minęliśmy go. Tu jest czołg. To my czołg minęliśmy? Dobrze. Czołg do was wali. Jedzie nasz czołg, jest nasz czołg tutaj blisko, tylko także strzelajcie. Tam była w ruinach, nie? Dobra. Pingujcie, jak tylko coś zobaczycie. Oni nam pokazują garison za nami podobno. To idzie obczaj. Kurwa, czekaj, bo ta już się rozpędzam. Wow. Właśnie oni gdzieś... O, widziałem, że cię czołg zdjął. Słyszę lekki czołg,
No bo to jest lekki, lekki. Aha, dobra. A to jest nasz, dobra. Tak, to co, on to próbuje tym lekkim czołgiem tego Shermana zabić, czy on jest psychiczny? No, znaczy... Już po nim. Wow, co to było? Eksplozja. Nie, zaraz po mojej lewej coś wybuchło. 3 stopnie, nawet mi nie mów takich rzeczy, ja pierdolę. Chyba by mi odmarzło wszystko, co by tylko mogło mi odmarznąć. Okej, dobra, panny, bo ja tam nam postawiłem w sumie. Więc atakujemy. Tak, uderzamy na to edge, bo tu nie ma co... O, nasz czołg właśnie przestał istnieć, zastanawiam się dlaczego. Jakiś czołg chyba strzelił. Jest czołg, jest tutaj na drodze. Fox, pinguje. Wow, tak widziałem smogówkę nawet. Pinguj, pinguj, pinguj. Nie widzę, nie widzę. Zapingowany. Okej. Okay. Bobo, uważaj, bo za ścianą zaraz jest czołg. Widziałeś go, Fox? Na drodze stoi. Tak, już go tam... Znaczy, nie widziałem, ale go zmarkowałem. Czekaj, już... Coś tu jedzie. Zdecydowanie. No, może być zima stulecia, słuchajcie. Nie. Nie widać go. To jest lufa tygrysa. To jest na 100% lufa tygrysa. I Niemcy koło niego. O, celuję tutaj. Bo on wie, że my tutaj jesteśmy. To on wybuchł? Nie. Baga, alright, enemy tiger on dog marker. Accurate. No i bardzo dobrze, to o to chodzi. Właśnie dlatego, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnią akcję charytatywną, jaką dobre streamy robiły, to generalnie Asia i Matt nakręcali przede wszystkim. A teraz robimy to wszyscy. Dlatego każdy tam ma tych swoich widzów, my ich przyprowadzamy wszystkich, łączymy to wszystko w całość, dopinamy i mamy nadzieję, że wyjdą z tego same dobre rzeczy. Więc... Czołg się cofa trochę. Dokładnie, było wtedy 900. Dwa samce coś chyba nie. Kurwa, no nie jest żyje. Tu ten czołg dalej. Dwa samce zjadł dużego kepsa i nie żyje, no cóż poradzić. Dwa samce. Wiemy, uważaj, wiemy. Na po prawej stronie na drodze, za budynkiem. Tamten czołg dalej jest tutaj. Teraz ja, czekajcie, zmienię trochę ten marker, on jest teraz tutaj bardziej. Próbuję przebiegać na drugą stronę. Skąd to leci? Ach, udało mi się. Piechota na moim pingu. A jakby coś... Jest piechota się na moim pingu tam, za płotem. O kurwa, okej. Wow, wow. Tygrys, 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 la 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 la. A mnie posadził. No nie wiem, jak go zdejmiemy. On tu będzie walił ten murek. Ale mi tu śmigają smogówki. Tak, on jest dokładnie... Nas te ruiny tak jakby chronią przed nim, ale nie jesteśmy w stanie wyprowadzić żadnego ataku z tego miejsca. Wow, wyleciałem w powietrze. Panie, bo widzisz, Tomek. Teraz więcej osób... To zbryzłeś się w promienie 30 metrów. W tym ja. Tam ostro pracujemy, ostro pracowaliśmy i ostro walczyliśmy na tym, żeby ta tegoroczna akcja była no lepsza niż ostatnia i będzie. Będzie tylko lepiej. Tam piechota na moim pingu, tam biegnie gościu. Tak, widziałem go właśnie. Po drugiej stronie też już wychodzą. Po drugiej? Kurwa, dostałem właśnie garnek, no. Po drugiej stronie naszych tych ruin właśnie małych tam. To co nasz zwiad tam robi? Dobre pytanie. No. I tak ma być. Tak trzymać. Aha, ja zostałem tu sam? A nie. Nie zostajesz sam. Spokojnie, już się tam odradzamy. Watch na moim pingu. Roger that, attacking southern edge. My company. Zobaczysz, to będzie... To będzie dobra akcja, mówię ci. Ja ci to mówię.
A tymczasem, borem kwasem, coś wow, tu się dostałem, złego dzieje. Byłem w lesie za wami, chłopacy, ale nie wiem skąd. Kurde, to wy tam ładnie wyrwaliście, dobra. A to nawet dobrze może być. Będę wam chronił plecy, jakby co. Nie no, 10k to nie, ale myślę, że z piątaka spokojnie zgarniemy. Bo wiesz, bo teraz jest początek akcji i dużo ludzi zrzuca, a później to zwolni przez resztę weekendu, ale myślę, że może z piątaka myślę, że zgarniemy. Takie moje ciche nadzieje. Na finale też, na samym końcu akcji wiem, że dużo ludzi też dorzuci. Lubisz być optymistą, to proszę, ja się staram być realistą raczej. Ale czołg się ładnie tym odwrócił. Niemniej jednak, życzę nam sankcje. Jak najwięcej. Właściwie nie nam, bo to nie dla nas, to jest dla zwierzątek, Utką pamiętajcie. Chyba? No. To jest wszystko dla zwierzątek. To jest okur. Widziałem, jak się złożyłeś właśnie. Zastanawiam się, czy przenosić ten garnizon bliżej. Chcemy, czy nie chcemy? Tak, chcemy. Znaczy, jeszcze... Ej, czołg tutaj jest. Dlatego nie chciałem. A przy naszym... Na moim pingu. Zobacz. Dostałem w czachę. Ten tygrys... Zabiłem... Ty znasz chyba. Co jest tygrys? Operatora przed chwilą. Aha. Stawiam nam punkt odrodzenia. Słuchajcie, będziemy mieli bicie na ten czołg. Także kto jest antitankiem, może się odrodzić teraz. Mam dosłownie plecy, no plecami jest obrócony ten tygrys. Nic, tylko mu kurwa żachnąć jakąś rakietę. Tu jest. Jestem do niego pleca. Jestem na jego dupie dosłownie. Widzę. Podłóż mu minę. Nie mam miny. Coś mnie ktoś mnie zabił. Kto? Arto Grimus. Dziękuję bardzo, ziomek. Wyrzuć go. Będę głosować za. Zagłosowałem, żeby go wyrzucić. Ktoś tu mi strzela. Tutaj nie nam chodzą, nie? Cezary, co próbujesz zrobić? No właśnie tak się zastanawiam. Nogę próbuję podłożyć. Stoi też koło tygrysa. Do niego podbiegłem, bo myślałem... granat mu rzucę do środka. Gość ma teraz pewnie nieźle tak... Co tu się może dziać? To ten fuzzy bug? Nie, to był... Ej, patrz! To akurat zagłosowałem na niego, no. Ej, tam jest, w tamtym budynku na moim pingu są ludzie. A nie, to czołg okay. Jeszcze tam jest przecież. Czy ten tygrys jest nieaktywny, czy coś, bo ludzie po nim łażą? Wyszedł typ z niego i zabiłem go. Chyba to był operator. No to... Chyba był sam. Bo normalnie jak on by w nim siedział, to by cię teraz zabiło. Kurwa, dlaczego mnie mój zabił? To już właśnie drugi raz słyszę, że ktoś kogoś zabił. Nasz. To dowódca cię drużyny zabił. Właśnie nie możemy, to jest to, nie możemy. Zabiłem operatora czołgu tego drugiego. No co? Jak ty to zrobiłeś? No wyszedł. No wyszedł, idiot. A, teraz jeszcze zginąłem, bo ktoś granat wrzucił. Kurwa mać. Dobra, atakujemy ten mecz. Przez władz wrzucić granat do środka. Ja też jestem tego samego zdania. Kurwa, to było bolesne, aż przeleciałem przez tekstury. Co to było? Ktoś widział? Czołg. Ale nie, to był granat chyba. Aż tak by mnie nie odrzuciło. Zabiłem trzech typów, dostałem tylko trzy punkty. Ty, tu jest czołg cały czas, widzę. Ej, bo powiedzieliście, że ten czołg jest nieaktywny, właśnie mnie zabił. Wow. No ja tak myślałem, bo ja jednego z operatorów zabiłem. A to są dwa czołgi, nie? Jak coś... Ten czołg do mnie wali właśnie. No, ten tu. Rest in pieces. Dlaczego ja... Ej, tam jeszcze Lux jeździ. Ej, przyjechał wcześniej. Troszkę wyżej. Tu Rikon tank jedzie. Wiecie co? Chino zaczął do tego czołgu walić. Okej, okay, ja się przejdę tutaj. Dokładnie, tak jest, Tomek. Lecisz od razu pod tekstury i nie trzeba płacić za pochówek. Fuck. Okej. Okay. Przejmujemy ten punkt. Great. Ale tu pociski czołgowe latają, ja nie wiem jak długo nam to... Znaczy, no, próbujemy. Explosions. Jeden czołg.
Pojęcia nie mam, a widzę typów. Gdzieś tu, bo go słyszę. Nie tak miało być. Tam są gdzieś. Ach. Ja do was nie dobiegnę, bo już znowu zginąłem. Fuck. Tam jest dwa samce. Widziałeś mojego pinga? Jest, tam jest, no. Widziałem, ale mnie jakiś typek zablokował drzwi. To mu... Wow, kurwa! Było blisko. Za blisko. Tam tygrys jest, matko i córko. Enemy tank in C9 destroyed. Tam cały czas stoi. Fuck. No, ich tu jest dużo. Hej, Rusix. Cześć, cześć. Buścik dla stałego klienta. Jakiegoś gościa tam widziałem. Mówisz? No, skakał. Skaczą. Nie, on takiego ma kurwa dziwnego. Przebiegają przez drogę. Czołem, czołem. Gościu się teleportuje, takiego pinga ma. No, właśnie też widziałem jakiegoś takiego... Dax, to było ryzykowne, wiesz? Bo tam stoi czołg akurat. Tak, właśnie, Rusik, w sumie tak, przypomniałeś mi o czymś, bo chciałem ci dać VIP-a też ostatnio, ale moja lista VIP-ów w ogóle... Muszę cię dopisać do listy, czekaj. Gdzie jest wow, zdjęli mnie z lewej, uważaj, Dax. No, leczę się. Dobra, Tomek, dasz radę Rusiksowi VIP-a dać? A my próbujemy dalej się tutaj odnaleźć. Nie można, wciąż nie można rozwalać mózgu czołgiem. Za to ładnie się umiera, bo jak się dostaje z czołgu, to prawda. Musieliby chyba cały silnik wymienić, żeby to zrobić. Jeżdżą po polach. Dokładnie, właśnie nasze czołgi trochę się opieprzają, chciałbym zauważyć. Wow. Tam biegnie koleś. Tam, na moim pingu. I co, i trafił mi, jakiś Chińczyk w dodatku. Tam nie wiem, biegnie na tak. To już go wyrzucamy. Tak, dokładnie, nie wiem, jak widzę Chinola od razu, to jest yes. Ale patrz, pisze, że przeprasza, za późno. Ej, słyszę tutaj ostro się trup się. Wow, jak ten? Coś tam, jak nam idzie? Z czołgu tak. Chyba walą, czy co? Ale patrz, tak. jesteśmy w ofensywie, mamy 1600 już w ofensywie, prowadzimy prawie, że. No, są trzy drużyny, które mają 1600 w zasadzie. Jednego chyba gościa zdjąłem. Który ostrzeliwał na ten budyneczek. Wow, to stałem właśnie skądś? Za co te 300 punktów? Nie wiem. Ja nie wiem, co tu się stało w zasadzie. Wow. Nie, tu się chyba nie ma co odradzać. Musimy się chyba cofnąć. Wow. No, oni tu są chyba już blisko nas. Tak, nie odradzajcie się tutaj. Lecimy od lewej strony. Nie jestem pewien, co tutaj poleciało. Musimy się cofnąć na wcześniejszy punkt odrodzenia, jakoś to inaczej rozprowadzić. No próbowaliśmy, mieliśmy szansę, ale to nam... W budynku. To jej zdejmij. No staram się. Jestem. Rzuć im granata. Pod ostrzałem jestem. Two enemy tanks on my mark. Ciągłość oglądania. Aha. A teraz nawet nie wiem, skąd zebrałem. Mówisz punkty kanału. A to tak. Wow, to jest tak ja ustawiane, też. Że właśnie tam tak. Tak, właśnie tak. Ciągłość oglądania i ze wszystkie interakcje, tam jakieś rajdy, hosty i tak dalej, też wpadają te punkty. No i jak tam oglądasz, to możesz też sklejmować jakieś dobrze tam, się bronią. Jakieś tam właśnie te. Pójdziemy od północy, tak jak sobie, od północy, Boże, od lewej strony. I spróbujemy może jakoś tutaj między tymi... Tak, C7 i spróbować jakoś tam między tymi budynkami coś postawić. Take a tank, okay, so many enemy on the submarine. On tam robi recon teraz, aż się boję zapytać, ilu tych tam jest. Do company. Can you move on my mark, please? Yes. Yes, we can. Kurczę, ammo supply mamy mało. Czekajcie, bo commander chce znowu, żebyśmy szli tam, gdzie nam ostatnio pokazał. Nie wiem, o co mu chodzi. Ale idziemy tam w fragmencie. To się go zapytaj. Ja myślę, że to akurat dobry pomysł. To robimy to, idziemy tam.
Zapyta się, co on tam chce. Akurat już tam idę. No jak tam już dojdziemy, to po prostu ustawię nam tam radyjko i się go zapytam, o co mu chodzi, jaki jest jego wspaniały pomysł na tą rozgrywkę. Ale może, może gościu coś... Po prostu atakujemy ten ich punkt najwyżej, jak mają. Może. Od razu pójdziemy na ten. Na kwaterę główną. Oczywiście, nie przeskoczył tej główny. Musi na siekierze przez chwilę zatrzymać. Almost there. On chce, żebyśmy się tu okopali i bronili flanki. Lol. Jak nam dobrze szło w ofensywie, to nam to od razu nam znowu obrona, nie, kurde. Trochę siłuśki. Rozumiem postawić tu garnizon, ale... No nie da się właśnie. Garnizonu to nie postawisz. Bo jest na czerwono, no i właśnie o to chodzi, nie? Okej. Okay. Mamy, no i co ja mam mu tu bronić do ciężkiej cholery? No tego wraku tu. Okej. Bronimy tego wraku. Tego traktora musimy tutaj, o. Ferguson. Tego traktora bronimy. Dobra, no to rozproszcie się, rozejrzyjcie się, nie wiem co on... Ja tu wrócę. Ja podejrzewam, że on się boi, żeby wiesz, jak jacyś nie zaszli nas od... No ja wiem o tym, ale to jest takie trochę... Trochę za daleko nas wypuścił, moim zdaniem. Ale dobra. Bo ja ogólnie bym widział to, żeby iść Roger. Jeszcze kawałek dalej i zajść ich właśnie od tylce. Dobra, nie, ja już wiem, już wiem. Patrz, zmieniłem marker, biegniemy tam, gdzie nam teraz rzucił. Atakujemy, tak jakby atakujemy. Good job. Biegniemy tam. Jak ja tu do domu wlazłem na drugie piętro, to ty mi każesz biec atakować? Dobrze, o, generalnie dobrze gada, tylko że ja nie kumałem... Po co się tam pakowałeś? Nie kumałem jego, że tak powiem... Strzemnąć się chciał, no co? Logiki, ale teraz wiem, że o co mu chodziło. Nie ma spania. Dax, tam uważajcie, bo jesteście dosyć mocno wysunięci. Tak, ja cię znajdę. I need ammunition nodes, guys. Będę we are so low. Ammunition, please. Build some notes. Ammunition, please. Dobra, zaraz, tak. Tu jest Crazy Bobo, tu jest Dax. Tam jest dwa samce. Aha, czyli tam dalej to jest Cezary, okej. Okay. Do tych ruin, gdzie teraz ten pinguje i się tam... Please, build some ammunition notes, guys. Są przed nami, Cezary, przed nami. Cześć. Jeszcze raz, witam. Podobno, że powiedziałeś, że bez streama oglądałem. Nie miałem czasu, żeby pingować, wiesz? Bo się kładłem na górę. Okej, tu się myślę, mu się rozstawimy. Dobra, czyli od tej strony będą biec. I tutaj właśnie, tu już ma to trochę więcej sensu i stąd osłaniamy tak jakby flankę na tarcie. Tam, biegnij kilku. Jest, okay. Widzę, no. Dobra, ostrożnie tutaj teraz. My się tutaj mamy teraz obronić jakoś takoś. Widzę, no położył go ktoś. Chyba. Co jeszcze strzelę tam w to ciało? Nie, już strzelają po nas. Czy ten tygrys jest aktywny? Nie, on jest zaktywowany. Dobra. Rafael, please assist us. Ale dostałem. Dokładnie, jak się rusza, to wali. Tak, stamtąd. No, chyba w budynku siedzą i strzelają. Bo tam widziałem się coś ruszało. Okienko. W stodole. Poszli tam Panzerhausa w to okienko. No pingowałem ci, człowieku, tu jest stodoła i tu ma okienko. Au, z lewej też ktoś wali, bo dostałem. Oglądam naszą lewą, ale nic nie widzę. Tu. Kurwa. Fuck, tu by się medyk przydał teraz chyba. Ty no, 4 naboje i dopiero za czwartym razem go trafiłem. A przynajmniej celowałem prosto w niego. Przynajmniej go trafiłeś.
All squad, all squad. Mike, you. Kolejny tam biega. Tam to znaczy się... gdzie? Tam, gdzie przed chwilą tego typa zabiłeś. Ładnie, odradzamy się, wiecie, bieg, rinse and repeat. Słuchajcie, tam na drodze stoi nasz Sherman Jumbo, więc mamy wsparcie czołgu. To jeszcze ten kurwa z tym pingiem. Tak, widziałem jak on tutaj się teleportuje. Słuchajcie, ten tygrys się rusza, ten tygrys kurwa lufę obraca, co wy gadacie? Ej, no on się rusza! Weźcie mi to, sprzątnijcie stąd. Oj chuja, to podszedłem. Czy granaty coś mu zrobią? Nie. Aha, straciliśmy nasz chyba czołg? No, tak właśnie się stało, rozwalił go. Słuchajcie, ten tygrys się pali, on musi zginąć. On się obraca lufę na nas, ja z tym spierdalam. Tak, polecam spierdalać. Znaczy on ma mocno uszkodzoną tą lufę, więc chwilę mu to zajmie. Dobrze by było, żeby zginął. Biegną na moim pingu. O kurwa, dostałem w czachę. Nie wiem skąd. Więc no, uważajcie tamtąd, na tamtąd gdzieś, nie jestem pewien jeszcze. Rzucę tam. Uważajcie na tamtą stronę. No, strzelają do mnie. No, tam są. Fucking hell. Prześlij dowódcy, że potrzebujemy wsparcia. Dowódca jest zajęty, kurde. Wydawanie wrócę, ale przydałoby się wsparcie. Nie potrzebujemy wsparcia, odradzajcie się i po prostu return fire. Ty chociaż jeszcze byście pokazywali gdzie. Kurde, ja bym polecał tą stodołę za... Fuck! Odbiło się coś ode mnie. No ja dostałem czapkę. Tak, stamtąd walą, to zdrowo. No właśnie wiem. Cezary tu nam padł. Aha, teraz jeszcze dostałem od strony drogi. Ty, chyba tu jest czołg. Jeszcze jeden. Właśnie problem polega na tym, że... Mam... To jest... Mam propozycję do was. Komander może mieć Thompsona. Tak, to znaczy dowódca drużyny może mieć Thompsona, ale... Kolejny. Ten Thompson się tutaj nie bardzo nadaje. Jakby to była inna mapa, jakby to była na przykład Quarantine, gdzie się walczy między budynkami w miarę bliska odległość, to by może wziął tego Thompsona, ale póki co te półautomatyczne karabinki działają... Te półautomatyczne karabiny działają lepiej. Konie wala. Bailango, bailango. Amigos, adios. O, przejmujemy Southern. Silencia loco. Tak, przejmujemy, dokładnie. No, mam nadzieję, że to wytłumaczyło wam, co robisz. Ale tutaj my dalej obrywamy tam za tych kopek, kurde. Ostro walą. Ja próbuję... Ostro walą. Ej, za nami, plecy. Na moim pingu. Nie widziałem tego strona, pingu. Fox, za plecy. Był ping. Nie widziałem tego pingu twojego, szczerze mówiąc, ale to tu? I know, but... Nie. Od punktu. Patrz na nasz punkt odrodzenia. Okej, okay, dobra. I w tamtą stronę. Jakiś granat mi tu wybuchł. Dobra, już widzę. Zdążyłem go spingować, ale nie strzelić do niego. Rozwalili nam punkt chyba. Chociaż po lewej się... twoja lewa strona. Dobra, właśnie się chciałem... Właśnie się chciałem schować do domu. Dobra, za późno. 10 sekund, żeby się odrodzić. O, już dobra. O, już zniszczyli, dobra. Zniszczyli punkt. Zjedli mnie, dlatego zniszczyli punkt. Co się dam? Nie, poczekaj, zaraz przejmę shelter. Już tak, dokładnie, na to czekamy. Odrodzić. Znaczy, o ile postawią, o ile mają mózg i postawią tam od razu ten. Przejęliśmy. Super. No, teraz, dobra, kurwa, teraz potrzebujemy się odrodzić tam. 4, 3, 2, 1. Nie wybudowali. Nie ma kto postawić. Ha. No to co, polecam, w takim razie zrobimy... Kurwa, nie wiem co zrobimy. To co, robimy F7? A nie lepiej H7 i lecieć prosto na flank battery? Mówisz, że chcesz prosto tam? No dobra, może... H6, aha, jest bliżej, faktycznie. No nie wiem, myślę, że może w ten sposób moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy, bo oni tam już zrzucają zasoby w zasadzie, my tam mamy... To my możemy od razu zaatakować. Okej.
Ale to w 4 mówisz. Ta, tutaj cały czas ktoś tam przy tym Southern Edge jest i brudzi. Ja wiem, że brudzi, oni tam będą brudzić, właśnie, ale tam jest kurde nasz Jumbo też. Dużo rzeczy tam jest, ludzi też, niech ogarniają, a nie. To gdzie ma w końcu? No tam właśnie na tym 6, nie wiem czy to było H6? H6, no. H6. Haszysz, idziemy. O, manpower nam spadł do 18. I mówisz, no właśnie, i oni tam już spadły te. Spadły zasoby, więc tam no. Będzie zaraz ten punkt odradzania, a my sobie tam też polecimy i my sobie tam wybudujemy nasz punkt drużynowy, gdzieś niedaleko, między tymi domami. Dobra. No i będziemy próbowali ja atakować. To czekaj. Go Mike, bo już przejmujemy flank battery. Attack my position, Abel and Dog, please stay on już the ktoś tam to przejmuje. Weź im krzyknij na głosowym, żeby na Southern Edge postawili garnizon. Go, Mike. Już jest. You want us to defend, but we're already attacking. Jest garnizon zaraz przy granicy już postawiony. To świetnie. Odradzam się tam. No my już raczej już przejmują chłopacy flank battery, więc powinno być okej. Okay. Dobra, jestem na polu i ktoś do mnie strzela. Okej, Roger. Słuchajcie, musimy tu zostać i bronić tych zabudowań. Roger that, on it. Dobra, musimy tu zostać. Musimy tu zostać, a wy pobiegliście do przodu. Halo. Teraz mi mówisz, jak ja się odrodziłem. Ale to dobrze zrobiłeś, że się odrodziłeś. Jesteśmy tu, mówiąc, że się mamy bronić tych zabudowań. Widzicie, bo my tu mamy dwa resource nody z amunicją. Więc musimy zrobić tak, żeby oni nie rozwalili tego. Dobra, już się cofam. Więc tu stoimy, dwa samce, chodź tu. Schowaj się za murkiem, bo cię zaraz zabiją. Czekaj, z komorem walczy. A nie walczy? Nie wydaje mi się, kurwa, żeby oni nas tutaj zaatakowali, no ale hej. Czyli zaraz... Najdżob. Nie no, my już prawie przejęliśmy flank battery, więc jak to... Nie wiem. To nie ma sensu, to lepiej od razu na... Kobra Approach kierować. Tak właśnie myślę, ale kazał nam bronić i mówi, że good job, więc bronimy. A ty dwa samce leżysz tyłem do frontu, wiesz, bo tak od dupy strony w sumie. Wiem, dobra, biegniemy. Nadal walczysz z komarem. To co robimy teraz? Dobra, za półką. Azja albo Afryka, no tak brzmi właśnie... Ciężko mi się wsłuchać ten akcent, ale... Hey, listen, Mike and Fox need to stay on flak battery. Okay. Przejęte flak battery. Jakiś kurde ruski, ruskowy taki trochę. Nice job. And you return and the flag. Nawet mówią, nie powiedział, że idzie dalej. Kurde. Tak, dokładnie. Mówi, że nice job, że w ogóle wrzucił nam w ogóle move marker gdzieś na F3, nie wiem, po chuj. George Company. Patrz, liczy się z nami. Okay. Znaczy rzucił, no tak wygląda, że to, znaczy chyba wszystkim okay. Rzucił, czekajcie, ja nam tu postawię za tymi kopkami może. Widzisz, że dobra z nas ekipa. Dog attack. Najlepszy. Roger. Kazał nam atakować, dobra. My jesteśmy dog, prawda? Tak. Dobra, najpierw chodźmy tu, tu są dwa budynki takie, postawimy sobie tam, zabezpieczmy ten teren i postawimy sobie tam punkt odradzania. A, tam. No przecież ci rzucam marki, nie jestem taki, że wiesz. No za późno, najpierw mówisz, a później widzę markę. Kurde, może jest opóźnienie. Zabezpieczcie tutaj te budynki, my nam postawimy sobie tutaj radyjko. Zabezpieczcie, czyli inżynier stawiać minę. Michael Jordan, tak. Nie mamy chyba inżyniera. To prawda, jak się ma ekip, to jest tylko do grania w ekipie, ja nie widzę. To znaczy, żeby być fair hacker. Żeby ja się w końcu przerobię na inżyniera i nie będę schodzić z tym supportem. Da się grać samemu, tylko musisz po prostu szukać drużyn randomów. Jak znajdziesz drużynę randomów, która Escape, odrodzenie. Działa w miarę dobrze i w miarę się słucha, jak masz po to polsku. Można w to samemu dobra, też grać. Tylko, widziałem no wiadomo. Człowieka tam na tym marku. Okej, dobra. To posuwamy się w tamtą stronę i strzelajcie do wszystkiego, co się rusza. Przed nami, Cezary, przed nami. Jest tam, no, tam jest. Kurwa, w ogóle ten komander. O, nice job. Recon plane, I love recon planes. Jaki w ogóle on jest happy, wszystko co się dzieje. Wow, dostałem.
Na dachu, czekaj. Nie, to krzyż. Dobra, poczekam na ciebie, to sam Fox dostał. Rozproszył mnie krzyż na dachu, myślałem, że to koleś tam stoi. Do krzyża trzeba je strzelać? Tak. Dobra, to szybki tutorial, jak się tu zostawia. Rolką musisz na minę zjechać i po prostu fajerem wtedy. Bo masz dwa rodzaje min. Masz przeciwpiechotne i czołgowe. To gdzie postawić tą przeciwpiechotną? A to już gdzie uważasz. Aha. Tak, dokładnie. To było instant karma. To była natychmiastowa kara boska. Niczym piorun z jasnego nieba. Ja używam drzew jako zasłony i ktoś już do mnie wali. No wiem, tam to jest ten sam koleś, który mnie ściągnął, on tam gdzieś jest. A my tu mamy w sumie trochę chujową tą osłonę, tak naprawdę. Patrzcie, gdzie ja jestem i z tamtej strony. Przed nami. Widzę typa. On jest w tych budynkach po lewej stronie. Biegnie w dłuższym boku. Już Cezary tam dotarł prawie. Chyba ty nie dam rady do ciebie dojść, przykro. Spoko, bo sam nie żyję. A, no to w ogóle oni coś pisali, że chcą... Nie wiem, jak to będzie wyglądać, na jakiej zasadzie ma działać ten balans, ale jak przeczytacie sobie ostatni developer blog, oni chcą zredukować ilość tych one-shot killi, żeby jakoś medyk miał trochę więcej do roboty, bo na razie póki co to medyk tak średnio ma co robić, bo po prostu typy umierają za szybko, więc oni by chcieli trochę to przerobić. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Ale jesteś pewien, że chcą? Chcą, nie chcą, tylko chcą, tak. Jestem pewien, że chcą. Okej, dobra, bo nas jest tutaj więcej, nagle się porobiło, więc idziemy. Idą przed nami. To pingować i zabijać, proszę. Pingować i zabijać. Widziałem właśnie, jak jeden padł. Kurwa, nie wolno przebiegać przez ulicę. Kajemista rozstawiony. Aha, kajemista jest rozstawiony, dobra. Dobre info. Wbił mnie ktoś. To niedobrze. Wbił mnie ktoś. A byłem za tobą, Fox. Dlaczego cię nie zdjęli? Tutaj jest... Tutaj w ogóle jest jakiś wróg przy nas. Zbiłem jednego. Ludzie, ale nie uciekł. Oni tam chyba mają punkt odrodzenia. Zaraz wam przypieguję w stronę. W tej stodole, kurde. Tam. Okej. Tam biegają. Czyś ten punkt odrodzenia jest zagrożony, który gdzie, tam gdzie wy jesteście. To właśnie nasz i właśnie się zastanawiam, gdzie on tu może być, bo on musi być w okolicy, żeby to było podświetlone. On musi być może w którymś z tych budynków nawet. Się tu rozejrzę się. Kolej z Rikonu. No niby mógłbym rzucić tego smoka, ale póki co na razie... Kolej z Rikonu padł. Za nami. Kryop. Yes, roger that. We will try to build one. Oni chcą, żeby tu OPK postawić. Potrzebuję, żebyś mi tu zasoby rzucił. Ale jak dobiegnę. Tu strzela, panie, tam coś jest. I will try to go there. Update się skończył, no widzisz. Gdzie to by ci zrzucić? Może, kurwa, bo tutaj jest czyjaś ta, ale... Tu gdzieś gdzie jestem teraz, może tu za tymi skrzynkami gdzieś. Już rzucić, wróg tam. Będzie więcej. Zabić. Setting up the point. Yeah, we have OP now. Stawiajcie, nie wiem, poczekajcie, co jest potrzebne. Manpower jest potrzebny. Stawiajcie namiot. Dobra, stawiajcie namiot. Jak jest inżynier jakiś. Cezary, idę do ciebie. Masakra. Uuu, monsterek. I need some company. Cezary, czy ty wiesz skąd oni... Okej, dobra, sam jest teraz. Nie wiem. Mi się wydaje, że on jest gdzieś na górze, jest pomiędzy desek wali, ale nie jestem też pewien. Wejdę do tej chaty.
Okay, you defend this position. We're trying to hold it. We're getting hammered here, but we will try. My company, please. Tak, mamy w ogóle bronić tego miejsca, by the way, więc po prostu odradzać się tutaj i zabijać wszystko, co się rusza. Shit, fuck. No kurwa, nie wiem, gdzie on by mógł być. Rzuciłem tam smog, jakby co. Zniszczyłem punkt odrodzenia. O, to panie, to ci wpadło trochę punktów, super. Jednego zabiłem. Jestem w pierwszym budynku, jakby co. Kurde. Dobra. Super, wyskoczyłem z okna i zabił mnie granat. No właśnie widziałem to. Przeniosę nam nasz punkt, nasz drużynowy punkt nam przeniosę w trochę inne, bezpieczniejsze miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie bezpieczniejsze, czekajcie. Nie, kłamałem, nie jest bezpieczniejsze, już zginąłem. Aha. W green screen nie byłem. Mamy się gdzie odrodzić? Powinno być, tak, tam są tutaj punkty odrodzenia. Był jeden w budynku. Czyli był w budynku? Tak. Czekajcie, coś sprawdzę. O, ktoś mi pogratulował. Czego? On latał między jednym oknem a drugim. Aha. Zdejmował po kolei. Herbatka. Ja mam soczek pomarańczowy, który bardzo sobie cenię. Dzisiaj jest bezalkoholowo, nawet bym powiedział. Co będzie szybciej? To będzie szybciej raczej. Dokładnie, tak wiesz, z takim tym staranem, niech wchodzą przez drzwi. Tu się, tak, coś się tekstura nie przyładowała. Tak. Idziemy. Chociaż w sumie nie jestem pewien, czy powinienem nam ruszać ten punkt nasz, bo on jest niby tak trochę na uboczu od tego miejsca, ale przynajmniej nam go nie rozwalą. No, tam jest dobrze. Czyli co, my się tu bronimy na razie? Czy mamy już jakiegoś inżyniera, czy nie bardzo? Mamy. To proszę mi tu wybudować namiocik, manpower. Able. We need to destroy a garrison. I'm trying. Ty jesteś? Tak, okay. Gdzieś tutaj, gdzie tylko będziesz dał radę w tej okolicy, wybuduj namiocik. To jest trójka, czy...? Nie pamiętam, pod którą masz klucz. Czołg, nie wiem, czy to jest friendly, czy nie. Klucz, teraz prawym tak jakby celujesz i kręć pokrętłem i znajdziesz, to jest manpower node, czy tam zasoby ludzkie. Czołg gdzie? Już ci pokazuję. Chyba tam widzę. Na moim pingu, ale nie wiem, czy to jest nasz. To jest nasz. Jak Bobo da radę, czy nie da radę? No właśnie, szukam miejsca. Musisz być w ogóle blisko zasobu gdzieś. A tu jest pełno zasobów, także... O, jest. Aha. Super, to tam stawiaj. Ja za chwilę wracam, muszę na chwilę odejść od kompa. Profesko, spokojnie, nic się nie dzieje. Okay, we set up a manpower node here and we will try to defend it because we desperately need it. Dobra. Super, mamy plus 28 teraz na minutę, zajebiście. A tam są kurwa typy. Tam to znaczy gdzie? Przecież pinguje. Kurde, no nie widzę. Tam. A, z drugiej strony, okej. Okay. Znaczy, tam też są typy, tak to powiedzmy. Tu jest... Dobra, schodzę stąd. Ja idę po murku. Dam radę tam? Nie dam radę tam. Panie, kto panu tak? No właśnie, push. Fajnie by było push, tylko mi się kazał, kurde, komander bronić. Kazał nam tutaj, wiesz, postawić sobie OPK, postawić manpower i bronić. A tutaj wszyscy atakują teraz, właśnie widzę. Wiecie co, może podejdziemy trochę bliżej. Bo nie wiem, czy tu się warto jeszcze bronić, czy już nie.
tam za murkiem na moim pingu. Zobaczmy. A są tam jeszcze, czyli warto dalej. No dobra. To ich tam wiecie co. Kuksaniec. Biegnie teraz przez smoka. Okej. Tam jest smoke. Na tym pingu przez smoka. Na razie go nie widzę, ale wierzę ci. Dobra, mam go. Podejdę trochę bliżej tam do tych zabudowań, bo oni tam mogą mieć ten, oni tam mogą mieć punkt odradzenia w zasadzie. Ale tu już za dużo, jedzie kolejny. Ściągnięty. Jak ty to ich widzisz przez ten smoke? Ja widzę następnego. Wylatywał ze smoka. Wiesz? Leży. Biegał ze smoka. Oni tu przy tych budynkach będą mieli punkt odradzania. Może kurde zrobimy mały recon, co? Dobra. Idę. Też. Ja też. O, zginąłem. Zdecydowanie są w tych zabudowaniach, a ja tak. Popełniłem ten mezalians, że pobiegłem po prostu kurwa otwartym polem na Rambo. Okej, okay, recon plane. Au. Są tam, wybiegł jeden z budynku właśnie. Stoi przy murku. No, ja właśnie z tą grą to jest ciekawe, oni ją wciąż optymalizują, ale sprawa wygląda tak. Czasami gracz drugi stoi z drugiej strony budynku. W stabilnych 60 FPS-ach, a czasami po prostu jest. Są jakieś takie momenty, jakieś takie sektory? Idzie właśnie jeden w stronę waszą. Z której strony? Prawej czy lewej? Od strony drogi. Od strony drogi, dobra. Że ciężka sprawa. Tylko, że to jest od strony gry, nie? Bo ja mam dosyć mocny sprzęt i tak naprawdę... Teraz już jest tak lepiej niż było. Czyli oni na 100% tam mają, trzeba ich zniszczyć im tam. No, teraz chyba znam nie mam FPS-ów. Więc to jest chyba takie miejsce po prostu. Jestem przy drodze. Ale kurde, dramat. Przestań się wcin... O, i patrz, i teraz już mam lepiej, nie? Teraz znowu chodzi normalnie. Nie wiem od czego to zależy. King Company, nice job. Od lewej. Zgadza się. Trzeba ich jakoś tam zajęć. No właśnie, może tam, gdzie ja też idę z tobą, Bobo, może spróbujemy z tamtej strony. Ej, czekajcie, atakują nam. Atakują nam OPK. Dex, pilnuj tam. No ja patrzę na tą lewą stronę. OPK nam atakują? Przecież ja tu jestem, kurwa, no, wszyscy tam jesteśmy i jest, kurde, czerwono, że jest under attack. Rozejrzyjcie się. Czyli może ktoś się... Przedar, przekradł. Jest, ogólnie słyszę. Ściągnięty. Do budynków wlazł. Okej, dobra, ale dalej jest czerwono, więc... Czołgło go słyszałem. To nasz Sherman przejechał właśnie, obok nas. Ale dalej tutaj jest czerwono. Widzę, chyba jest tutaj w tej szopie, jest. Dobra. No, tak, wciąż tam są. Okej, zabij. Ten czołg to na... Taki, co się pali? Dobra, zginął. Chyba wszyscy. Czysto. Być może tak, jeżeli się pali, to nasz. Czekaj. Jest... Tu, gdzie pingnę teraz. Kurwa, już nie pingnę, bo zginąłem. Czyli tam dalej są typy. Ta droga to jest naprawdę strefa śmierci. Po prawej stronie, lewa strona. Wpatrz ten róg za tobą, czy tam leży ty. Widzicie mój ping? Znaczy, unikajcie. Widzicie, gdzie umarłem? Nie. No. To po lewo. Tam bardziej w stronę Crazy Bobo. Okej, czyli pomiędzy tym markerem enemy i pomiędzy naszym tym, dobra, okej. Okay. Roger that. Dobra, my powoli już przejmujemy to miejsce. Okay. Dobra, był jeden tutaj, zdjęty. Dobrze, super. Ej, tam czołg jakiś jeździ. To jest... Wiecie co? To jest nasz. Przydałoby się podzielić. Ktoś powinien iść i zdjąć ich opek. Ale wiecie... Oni też nie odradzali się bez przerwy i nam nie bruźli. To ja powiem, dobra, to ja zostaję i będę bronił. Ja właśnie szukam tego opek. Kogo tam już A mamy? A to jesteś tam? Bobo już tam jest. Niech ktoś może dołączy do niego jeszcze jedna osoba. Właśnie. Już się pójdę. To leć. Znałeś? Tak. Gdzieś od strony Bobo właśnie mnie zabili. Let's go in.
Ta droga to jest strefa śmierci. Chyba rzucę tam smoka, słuchajcie. Rzucę dym. Jak dym się rozwinie, to spróbujmy się tutaj jakoś rozprowadzić. Okej. Okay. Okay. Okej, to ja się tutaj na tej koło krioba, na tej pięknej furze gówna zaczaję, albo może nawet bliżej trochę. Bo oni dosłownie zza tego budynku wychodzili, na który teraz pinguję. No właśnie wiem, ja tutaj patrzę... Coś tu jedzie. Nasz Sherman, on jest w pełni obsadzony, średni czołg. Także chwalmy pana, chwalmy Shermana. Kryop, spinguj jeszcze raz. Ten budynek. No ja tu już jestem. Dobra, ja tam idę. Dobra, to leć. Jak mnie zdejmą, to będzie wiadomo gdzie. Osłaniam ci plecy. Albo inaczej, ja popatrzę przez lornetkę i będę patrzył skąd ewentualnie was biją. No nie biją już. No nie biją. Może jesteś w budynku. No ja już jestem w budynku i patrzę. Dobra, sprawdzę tą stronę. Okej, okay, we're attacking. Dobra, jest zmiana koncepcji. All squads attack, atakujemy. Już tylko obczaję. Obczaj i chatę do końca. Atakujemy ten. Uważajcie, ja tu na dole jestem, jakby co, to do mnie nie strzelajcie. Spoko. Ładne łóżeczko widziałem. I have bomb gun, I have safe gun. Lol, chciałem właśnie strzelać. Zemsta na Niemcach, na Norwegów, naszych nordyckich braci. Ale nie, to była akurat Crazy Bobo mi wyskoczył. Za brodę, za nasze brody, za ten... Za brodę Odyna. My im kurwa pokażemy. Zaraz im tu zrobię taki chrzest. Roger that. Chyba tego... Uwaga, bo będzie Recon leciał. Miejcie oczy otwarte. Patrzcie może na... A nie, dobra, to nie był Recon, to był kurde samolot ostrzeliwujący, okej. Okay. Przenoszę nasz punkt tutaj gdzieś bliżej. W sumie. Od teraz możemy się tutaj odradzać i co? No i atakujemy ten kobru. Trochę kopru. To mógł trochę nie być kopru. Recon, to mógł być ten, znaczy się nie Recon, tylko... Oper, tylko jakiś drużynowy mógł to być. Mógł być zwykły ten garnizon. Co to jest? A jak podejdziesz do zwykłego, to on zaraz znika praktycznie. Wrak, okej. Okay. Go. Attack. Alright. Czysto, nic tu nie ma. Mamy atakować, po prostu push jak chuj. Tak twierdzi pan komander. Dobra, podejdźmy od tej strony. Ale ja nie jestem przekonany, nie jestem takim optymistą jak nasz komander, żeby tak na pałę to atakować. Ja idę od lewej. O, za nami tutaj jakieś dziwne rzeczy. Wiecie, że przebiegliście zaraz koło miny? A to no, fajnie, zdrowo tak. To znaczy mieliśmy szczęście. Chyba, że to już był nie wypał. Ale powinniśmy to wygrać, bo ktoś do mnie walił. Czy ktoś tu gdzieś jest w okolicy? Wiem, właśnie wszedłem na kościół. Oho, jakieś smugi lecą. Kościół ci nie uratuje. No, za 40 sekund dopiero mam ten odradzanie. Wtedy te murki są tak, hitem z 5. Oh fucking hell, co to było? Kurde, czołg tam jest. Mówisz, że Afrika Korps? Serio? Co się stało? Może Tomek, może tak być. Zabił się jak spadł z drabiny. Nie. Z trzech schodków zeskoczyłem i obrażenia dostałem. Z trzech schodków? Tak. A mnie ramię boli aż kurde. Dobra. Szok. Normalnie szok. Ja już nie wiem z której strony, ale spróbujemy innego podejścia. Ej, jest dobrze. No, let's go, jest dobrze. In approach. Idziemy do was. Komander jest tak nahypowany, że ja pierdolę, on coś pił dzisiaj, idź pałam, wetaminę chyba. Go, in approach, yeah! Wow, ktoś tu do mnie strzela. Do mnie też. Zbłąkany ten.
pociski. Dobrze by było, abyście wiedzieli. Za blisko było jak nas błąkane. Strzały znikąd. Ja tam widzę czołg, tylko chcę sprawdzić, jaki to jest czołg. To jest Sherman, to jest nasz czołg, a tu ktoś w ogóle jakieś podrygują zwłoki, nie jestem pewien, co tu chodzi. To zdecydowanie nie jest nasz czołg. Zwłoki sobie tańczą, 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 tańczą. Enemy Panther on dog marker, accurate. Koniec. Never mind. Victory yes. Czego jak zawsze gramy Amerykanami, to praktycznie wygrywamy zazwyczaj. No nie wiem, jakoś tak wychodzi. I patrz, znowu mamy najwięcej punktów w obronie. No. Ale mamy 2820 punktów w ataku, jestem z tego bardzo dumny. We're over there. Cezary, dam ci, dam ci ten. A ja sam co wygrałem no dzisiaj. Trochę zabiłem dzisiaj, teraz. Uf. Czterech nawet. 80 punktów? Skąd? Co? Over there. Promoted. Larry Young's coming. Kończymy 30 tak to level. Tylko niech tak się podliczą 30. Punkty. Bo razem gramy. Nie mów nikomu na kanale, że w programie. Dokładnie, jak gramy, to gramy razem. Także cicho. O, wbiłem na 22. Ilu zabiłem? Ja mam 17 zabitych. Ja 9. Kurde, mam. Seria 4. Jak zwykle ja najgorzej wychodzę. Prześladowca Starbucks. Starbucks mnie prześladuje. A ja mam Megatron. Dobra, panie. Najkrótsze życie. Ja mam 13 sekund. 48. Kończymy na dzisiaj. 14 minut. Także dzięki bardzo. A ja tutaj się wyciszę na chwilę i zrajdujemy sobie naszych kolegów i koleżanki z dobrych streamów. Tak więc zaraz wrócę. Okej, okay, no to tak jak mówiłem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do dołączenia do tego rajdu, który tutaj szykuję teraz. Tak jak mówiłem wcześniej, organizujemy jako grupa Dobre Streamy zbiórkę pieniędzy na schronisko dla zwierząt w Rybniku. Także na tym kanale, który teraz będziemy rajdować, Dobre Streamy, jest praktycznie non-stopowy stream od dzisiaj wieczorem, no poza przerwą na spanie, do niedzieli wieczór. I jest też zbiórka na to schronisko, o którym właśnie wspomniałem, więc gorąco zapraszam do dołączenia do rajdzika, do, jeżeli oczywiście możecie, sypnięcia grusiwem, bo to dla zwierzątek w końcu, to nie dla mnie, ani dla nikogo innego, tylko dla zwierzaków, także naprawdę gorąco zachęcam. Ja będę na tym kanale, który właśnie rajdujemy, na kanale Dobrych Streamów, będę streamował w niedzielę od godziny 3 do godziny 5. Mam swoje okienko, także jeśli chcecie mnie pooglądać, to wpadnijcie koniecznie. No i co? No i życzę wam wszystkim wspaniałego weekendu, dobrej nocy i ja was na swój kanał już zapraszam na wtorek. Także trzymajcie się, cześć.